Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mimo tej niesprzyjającej aury w Warszawie są Państwo z nami. Ten wieczór jest ostatnim wieczorem cyklu Ogrodu przez lato w Muzeum Broniewskiego. Od kilku miesięcy staramy się dekolonizować willę Broniewskiego na warszawskim Mokotowie i cieszę się, że Państwo nam w tym pomagają. Na dzisiejszym wieczorze gościmy pana Andrzeja Franeszkę, pisarza. Pan Andrzej przyjechał do nas z Krakowa i ja pozwolę sobie na pewne wspomnienie, ponieważ kiedy okazało się, że pan Andrzej do nas dzisiaj przyjedzie, to zaczęłam dostawać mnóstwo wiadomości od moich dawnych przyjaciółek z Krakowa, ponieważ w Krakowie na Placu Nowym jest taka kawiarnia Kolory. I podobno kilka lat temu pan Andrzej często tam przesiadywał, więc moje przyjaciółki prosiły, żeby panu przekazać, że wtedy wszystkie się w panu kochałyśmy. To nie jest prawda, ale właściwie z przyjemnością przyjmuję tę opowieść. I może od razu jeszcze powiem, póki mogę, przerywając pani właściwie. Po pierwsze, dzień dobry, bardzo dziękuję, że państwo przyszliście. A po drugie, od razu chciałem wyjaśnić, że to charakterystyczne skrzypienie to nie jestem ja, a krzesło, na którym siedzę. To chciałem się od razu usprawiedliwić. Tak, to są historyczne krzesła. Jesteśmy w historycznej willi Broniewskiego. Pan Andrzej przyznał się przed momentem, że nie czytał powieści Dominika Tatarki. Wiklinowe fotele, ale może niektórzy z Państwa ją czytali, bardzo zachęcam. Drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie będzie wyjątkowe, bo nie będziemy rozmawiali tylko o panu Andrzeju, ale o wielu innych pisarzach. I bardzo się cieszę, że po raz kolejny to spotkanie poprowadzi Weronika. Weroniko, ja z uporem będę powtarzać, że jesteś wspaniała i bardzo ci dziękuję, że prowadzisz te spotkania. Życzę państwu wspaniałego wieczoru. Mam nadzieję, że zastaną nas tutaj dzisiaj gwiazdy i może gwiazda piołą. Dziękuję. Agnieszko, bardzo dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Zauważyłam też czworonoga w naszym gronie, więc powiem, że mentalnie macham ogonem, myśląc o naszej dzisiejszej rozmowie. Pomyślałam sobie, że dzisiaj stworzymy sobie taką literacką arkę, bo chodzi przecież w życiu, między innymi, nie wiem, czy się zgodzi pan, panie Andrzeju, o ratowanie piękna, bo w dużej mierze książka Gwiazda Piołun dla mnie jest ratowaniem piękna, ale moja interpretacja, moją interpretacją, co autor miał na myśli, od tego zacznijmy. Co planował? Miało być łatwo i przyjemnie, ale już jak przyszliśmy i zaczęliśmy rozmawiać z panią Agnieszką, która najpierw mnie dramatycznie zapytała, czy przeczytałem taką lub inną książkę, a następnie, jak państwo widzieliście, upubliczniła moje przyznanie się do niewiedzy, to już można się było domyślić, że nie będzie aż tak uroczo, a w każdym razie łatwo. Ale to trzeszczenie wikliny trochę tak rozproszyło uwagę, państwo może nie zauważyli, więc tutaj jakieś koło ratunkowe jest wiklinowe. No nie będę już brnął w to trzeszczenie, że tak powiem. A poważniej mówiąc, to ja oczywiście nie potrafię odpowiedzieć jakąś jedną frazą, taką formułą powiedzmy, że to jest książka o jednym temacie. To jest książka, jak sądzę, o przynajmniej kilku, może parunastu tematach, które wynikają i z życiorysów, i z twórczości bohaterów tej książki. No, czyli między innymi oczywiście Józefa Czapskiego, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza czy Jarosława Iwaszkiewicza i jeszcze paru innych, mniej może Tadeusza Różewicza, mniej eksponowanych postaci, z ich pisania, z ich rozmaitych kolei losu tak zwanych, ale także z tego, że te losy czasem się przecinały mniej lub bardziej intensywnie, niektóre związki między nimi, no jak wiadomo, choćby Miłosza i Herberta był bardzo intensywny i w tych z jednej strony takim biograficznym konkrecie, życiowym konkrecie, który mnie akurat jakoś zawsze, a w każdym razie od już dobrych iluś tam lat interesuje i przyciąga, odbijają się szersze sprawy, czy mniej osobiste sprawy. To jest rozumienie zadań poezji na przykład, ale rozumienie polskości, stosunek do podróżowania, do przyjaźni. No bardzo wiele takich spraw, moim przynajmniej zdaniem,
jesteśmy w stanie w tych opowieściach, listach wymienianych, ich rozmowach, ale także w ich twórczości odnaleźć i na tyle, na ile potrafiłem, próbowałem te niektóre przynajmniej z tych wątków opisać. Panie Andrzeju, jeszcze przywitajmy tych wszystkich, którzy są z nami mentalnie, ale w różnych zakątkach świata, bo trwa transmisja internetowa. Jeszcze wczoraj Jerzy Ilk pytał mnie, czy na pewno ona będzie. Jerzy jest, dbamy o to, żeby wszystko przebiegało zgodnie z zapowiedzią. A Jerzy rozumiem, Ilk że mam, na tym, mam bazując na tym mieć nadzieję, że jest przynajmniej jeden widz. Zaraz się dowiemy, ilu jest tych widzów. Ja jednak jestem optymistką, że co najmniej dwóch widzów mamy. Ale będzie to na pewno liczba zwielokrotniona. Jerzy Ilk był moja zresztą... żona jest tutaj, więc nie ogląda. No to faktycznie może być razem z Jurkiem Ilgiem dwie osoby. O żonę jeszcze będę pytać, tym bardziej, że jest dedykacja dla żony. Ja tylko powiem, że Jurek Ilk to był ten człowiek, który do mnie zadzwonił i zapytał, czy czytałaś Gwiazdę Piołun? Ja mówię jeszcze nie. Koniecznie musisz. Więc kiedy Jerzy mówi, że muszę, to muszę. A mówimy o redaktorze naczelnym wydawnictwa Znak oczywiście. Drodzy Państwo, ja tak naprawdę teraz Andrzej Franaszek tutaj przedstawia Jerzego Ilga, a ja tak naprawdę nie dokonałam takiej pełnoprawnej prezentacji naszego dzisiejszego gościa, więc czym prędzej to nadrabiam. A razem z nami siedzi historyk literatury, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, biograf Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta, eseista i przypomnę między innymi takie książki jak Ciemne źródło czy Przepustka z piekła. Nagród jest bardzo dużo, więc mogłoby nam zająć cały wieczór, więc wymienię taką nagrodę, którą chyba bardzo cenią wszyscy pisarze, czyli Nikę Czytelników. Ale teraz zapytam faktycznie, skoro wywołaliśmy żonę, ja tutaj wiedziałam, że będziemy skręcać w różne ścieżki, to ja chciałam zapytać najpierw z pana relacji, a potem możemy też dopytać żony, co przechodzi rodzina piszącego, kiedy co i rusz ten piszący znika w bardzo różnych światach. Jak to wygląda? Codzienność, bo my dostajemy dostęp do prozy, do poezji i do prozy codzienności, więc zacznijmy od prozy. Że najpierw powiem poważnie zupełnie, że ja jednak mam nadzieję, że będziemy rozmawiać o bohaterach tej książki. Jest uważam, że oni nadzieja. Są nieporównanie bardziej interesujący i niosą z sobą nieporównanie więcej i moja powiedzmy miłość własna nie jest taka, żebym zamierzał omawiać szczegółowo swoje jakże niewiarygodne przygody polegające na przeczytaniu paru książek lub dotarciu do jakiegoś archiwum, na które oczywiście zapierałem dech w piersiach, ale zostawię dla siebie chyba mimo wszystko. Natomiast mogę jednocześnie wygłosić to skromne oświadczenie, chyba zamkniemy ten wątek w ten sposób, że jestem bardzo sympatycznym, miłym, usłużnym i partnerskim mężem, także sprzątam, wkładam do zmywarki i tak dalej i buduję kapliczkę swojego egocentryzmu, że tak powiem, w godzinach wolnych od pracy. Andrzej Skromność Franaszek. Od dzisiaj tak proszę tytułować autora. Tak jak powiedział autor w książce Gwiazda Piołun, dostają Państwo dostęp do codzienności Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta. Tam się pojawia też Witold Gombrowicz, zresztą z nożyczkami w rękach, bo ma ochotę przyciąć brwi Czesława Miłosza. I z jednej strony mamy takie momenty euforyczne z życia tych twórców, ale też prozę życia i ból istnienia, mówiąc wprost. Ale zacznijmy od czułości, bo czułość w tej książce jest bardzo istotna. Przywołuje pan fragmenty prawieku Olgi Tokarczuk. Zapytam o tę czułość wśród twórców, których pan opisuje. Który z nich miał tę czułość na dłoni, bardzo jasną i oczywistą, a który z nich miał czułość schowaną pod pancerzem i dostępną tylko nielicznym? Zapewne taką osobą, którą najłatwiej było właśnie widzieć, zobaczyć w nim czułość, był Józef Czapski. Przez wiele osób, które go poznały, ja do tych osób nie należę, bo nie miałem tej okazji najprościej w świecie, ale przez wiele osób wspominany jako taki byt anielski w gruncie rzeczy, z jakąś olbrzymią ilością życzliwości wobec innych, zaangażowania. Nawet nieraz, i to chyba jest też prawda, że z pewną też taką dozą, powiedzmy, trochę naiwności, albo jakby ja bym raczej powiedział, że bycia z trochę innego czasu niż my jesteśmy, bo my jesteśmy raczej ironistami, ironia, sarkazm, dystans jakiś do uczuć rozmaitych jest nam wszystkim bardzo bliski. No wystarczy, że przypomnę tutaj wprowadzenie przed naszym spotkaniem, które no po prostu emanowało tego rodzaju cechami świadczącymi o inteligencji. Natomiast Czapski rzeczywiście trochę był taki, to powtarzam to sformułowanie z wahaniem, z sercem na dłoni.
i to oczywiście mogło też budzić dystans. Herling Grudziński na przykład gdzieś ironizuje mocno na ten temat. Ale ciekawe jest też, i to podrzucam tylko taki wątek od razu, że kiedy się bliżej poznaje Czapskiego, ja ostatnio miałem okazję przeczytać jego tak zwany dziennik wojenny, czyli opublikowane 3 tomy jego dzienników obejmujące mniej więcej 2 lata, rok od wiosny 42 do wiosny 44 roku. Czyli oczywiście to jest Czapski żołnierz z armią Andersa, wędrujący jeszcze od Związku Sowieckiego poprzez Irak, Iran, Palestynę i trafiający do Włoch na końcu tego dość dużego zresztą, bo ponad 600-stronicowego tomu. No to pewien, nie wiem, stereotyp właśnie by nam kazał oczekiwać tego, że będzie on pisał przede wszystkim o sprawach związanych z armią, z Polską i tym podobnymi, skądinąd bardzo ważnymi sprawami. Tymczasem odkrywamy, czy poznajemy może raczej, człowieka o głębokim cierpieniu miłosnym, zakochanego, zmagającego się z tym uczuciem, próbującego coś z tym uczuciem zrobić. No, oczywiście na wszelki wypadek wyjaśnię, że w przypadku Józefa Czapskiego było to oczywiście uczucie homoseksualne. No więc coś próbującego zrobić, albo na przykład połączyć to jakoś z doświadczeniem religijnym, dokonać, jak on sam pisze, jakiejś sublimacji tego uczucia, zrezygnować z tego pasma czysto cielesnego, a przenieść to uczucie do takiej przestrzeni, no właśnie całkowitego jakby poświęcenia dla tej ukochanej osoby. Albo też na przykład, i to mnie najbardziej zaintrygowało, spożytkować to uczucie. I tu nagle ten właśnie trochę jakby poczciwy, naiwny Czapski okazuje się być pełnokrwistym artystą, który mówi sobie mniej więcej tak: ja cierpię, ale dzięki temu, że cierpię, jestem wyrwany z takiego banału egzystencji. I myślę prawie, że jak bohater Prusta, którego rzuca Albertyna i dzięki temu, że zdradza, przepraszam, Albertyna i wie, że dzięki temu on będzie po prostu wyżej, że tak powiem, w takiej duchowej hierarchii. I u Czapskiego, o którego coś takiego bym nie podejrzewał, no okazuje się, że właśnie mamy też taki mechanizm bardzo typowy, mi się wydaje, dla artystów, czyli jak pożytkować własne doświadczenie, czasem jak prowokować jakieś doświadczenie. Jak, skąd brać po prostu nawet nie inspirację, tylko rodzaj jakiegoś takiego dramatyzmu czy tragiczności duchowej, która uwrażliwia na pozwala mocniej, głębiej przeżywać świat. I zatoczywszy, czy też nie wiem, zamknąwszy teraz nawias, powiem, że oczywiście o wiele trudniej było znaleźć taką postawę wobec innych, czyli tą postawę czułości. No, u Miłosza na przykład, który był o wiele bardziej taki zdystansowany, groźny niejednokrotnie. Wiele osób go pamięta jako kogoś bardzo budzącego lęk w nich, ale wydaje mi się, że była w nim też właśnie sam w jakimś stopniu, oczywiście bardzo naskórkowym, ale jednak trochę też tego doświadczyłem, no, rodzaj serdeczności i czułości. Właśnie, no i tutaj można byłoby pewnie jakoś tak się do innych bohaterów temu przyglądać i przymierzać, no ale nie będę robił jakiejś takiej, że powiem, hierarchii teraz, prawda, kto był najbardziej czuły. Panie Andrzeju, skoro pan wywołał Czesława Miłosza i ten moment takiego strachu, który jest, myślę, naturalny, kiedy przychodzi się do człowieka o takim dorobku, to ja przyznaję, że bardzo lubię wybierać takie śmiesznostki z opowieści, które składają się na każdego z nas, na człowieka. Kiedy Witold Gombrowicz nazywano właśnie kogo imieniem? Janka, Czesław, potem się pojawia Schopenhauer. To były ślimaki w ogrodzie? Mogło tak być. Już szczerze mówiąc nie pamiętam. Ale no to jest oczywiste, że są. To też zależy od naszej perspektywy. Jeżeli ja sobie przypominam moją perspektywę, czyli chłopczyka świeżo po studiach, który zaczął pracować w tygodniku powszechnym i który z tego powodu i także z nieco innych powodów miał zaszczyt, możliwość w ogóle przychodzić do Czesława Miłosza, do jego mieszkania przy ulicy Bogusławskiego w Krakowie, no to jasne było, że przychodził tam taki hobbit, że tak powiem, do Gandalfa, przy czym Miłosz rzeczywiście nie emanował taką poczciwością, żadną miarą, wręcz przeciwnie. Natomiast zupełnie inaczej wyglądały relacje między Gombrowiczem a Miłoszem, gdzie oni stali wobec siebie na tych samych pozycjach, a nawet w gruncie rzeczy prawdopodobnie Gombrowicz był bardziej
no trochę teraz banalnie powiem, nie przemyślałem tego, pewny siebie. On nawet pisał, że dominuje w takich rozgrywkach intelektualnych, no więc tutaj bym powiedziała, że nawet jest to już czy dominował, nie wiem, ale na pewno był pewniejszy siebie i potrafił to zaznaczyć. Gombrowicz chyba potrafił być potworem, szczerze mówiąc. Nie mówię tego jako łatwy dowcip, tylko byli też tacy, którzy mówili pewne tragiczności Gombrowicza, to znaczy człowieka, który faktycznie poświęcił właściwie wszystko swojemu dziełu. I no, walczył oczywiście o to dzieło i to tak walczył w taki najprostszy sposób, domagając się tłumaczeń, wystawień, sztuki jego, publikacji, recenzji i był kimś, kto musiał no, po prostu być też menadżerem własnej kariery. Ale przede wszystkim jest taki rys frapujący dla mnie, poruszający, właśnie takie tragiczności człowieka, który właściwie tego życia osobistego w tym znaczeniu, jaką jest bliskość, taka prawdziwa miłość, niepożądanie, ale no powiedzmy znowu czułość, właściwie się wyrzeka albo jest mu to odebrane, natomiast to wszystko poświęca dla swojego dzieła i to dzieło Gombrowicza, mnie się wydaje, a mówię o tym nie tylko na podstawie własnych myśli, ale też trochę na podstawie Miłosza czy Herberta, jednak jest tak, on jest zimny w gruncie rzeczy. Ja najbardziej z całego dzieła Gombrowicza lubię jego dziennik, który w niektórych partiach robi na mnie olbrzymie wrażenie, nie pierwszy raz oczywiście czytany czy słuchany w ostatnim czasie, gdzie są te wspaniałe zdania o cierpieniu, o diable, który krąży między nami. Natomiast wydaje mi się, że spora część takiego dzieła, tego kanonu prozatorskiego Gombrowicza, no, ona mnie osobiście nie jest bardzo bliska. Znaczy właśnie czegoś mnie tutaj brakuje. Powiedziałbym, ponieważ z pewnych względów, czym już się zresztą chwaliłem na Facebooku, wróciłem raz jeszcze w życiu do lektury Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna, którą uwielbiam po prostu, no to powiedziałabym, że w Gombrowiczu Klaudia Chauchat powiedziałaby, że trochę brak tak zwanej ludzkości, no, czyli takiego właśnie wymiaru może niedoskonałości intelektualnej, ale czegoś bliższego nam, no, nie wiem, ciepła, no, może niedoskonałości właśnie. Dzisiaj wiele tematów przed nami. Zatrzymajmy się przy polskości i patriotyzmie. Ja przyznaję, że oglądałam rozmowę pana z Anią Król w Big Book Cafe i złapałam się na tym, na takim wspólnym doświadczeniu, że dzisiaj flaga Polski, godło no zostały przejęte tak naprawdę przez bardzo konkretną grupę i złapałam się na tym, że chce się od tego odciąć, co mnie zaniepokoiło, szczerze mówiąc. I nagle czytam Czapskiego, pisze pan o nim jako o człowieku, który nie mitologizował polskości, nie przymykał oczu na podłość i upominał się przede wszystkim o takie prawo do dystansu, o zrozumienie, że na pewno krytyka to nie jest szarganie świętości. Cytował zresztą Stanisława Brzozowskiego, bardzo jest mi to bliskie, brak zdrowego humoru w Polsce i nieraz zbyteczne koturny są świadectwem naszej słabości. Nie boi się wesołości ani humoru, nawet śmieszności, tylko człowiek mocno stojący na nogach, zresztą możemy też wrócić do Norwida, nie ten gniazdo kala, co je kala, ale ten, co mówić o tym nie pozwala. To powiedzmy trochę o tym zmaganiu się z polskością, jak polskość i patriotyzm rozumiał Czapski, jak rozumiał Miłosz, bo tu jest bardzo ciekawy temat, który możemy tym wątkiem otworzyć. Może najpierw powiem, że kiedy pani zaczęła mówić, że oglądała pani no właśnie tamto spotkanie i że pani przyłapała, to już myślałem, że ciągiem dalszym tego zdania będzie, że przyłapała pani mnie na tym, że mówię dokładnie to samo, co przy innej okazji. Pan mnie posądza o okrucieństwo, tutaj siedząca łagodność. No. Ale o której stronie sceny mówimy? Państwo muszą zdecydować, niech to zostanie tajemnicą. I znów teraz wracając do powagi. Ja rzeczywiście myślę, że to nie jest to żadne moje odkrycie, to myślę, że wszyscy wiemy, jak tutaj siedzimy wspólnie, że coś bardzo złego, wręcz dramatycznie złego stało się z naszym myśleniem o polskości, o Polsce, o patriotyzmie, nawet o właśnie takich pierwszych reakcjach, które wiążą się z obchodami jakichkolwiek świąt polskich właśnie, że zostaniemy gwałtownie podzieleni. Oczywiście nie mówię, że dotyczy to wszystkich nas i to, co teraz powiem, jest jakimś uproszczeniem, ale że z jednej strony mamy no taki szowinistyczny, bardziej nacjonalizm niż patriotyzm, bardzo możliwe, że też podszyty właśnie niepewnością, kompleksami i w związku z tym
zamieniane na butę, czy tak jakiś czasem o jakieś oszalałe, takie po prostu zbyt dobre myślenie o nas samych. A z drugiej strony mamy no, takie poczucie wielkiego dystansu, jakiejś coraz większej, coraz trudności z myśleniem o tym właśnie, że jesteśmy Polakami, że chcielibyśmy być patriotami. I no, dla mnie to też nie powiem nic oryginalnego, na pewno większość z Państwa albo przynajmniej część z Państwa o tym mogła pomyśleć, że dla mnie bardzo wstrząsający właściwie był początek wojny w Ukrainie. Niejednokrotnie już o tym mówiłem i przepraszam, że się powtarzam, ale no, to jest ważne, wydaje mi się, dla mnie na pewno ważne, że ja się zorientowałem, no bo wtedy zaczął być też temat, co będzie dalej. Przez chwilę dość właściwie poważnie braliśmy pod uwagę, że ten konflikt zaraz eskaluje, prawda, że może już tutaj gdzieś będą, jeśli nie tanki, to na przykład rakiety rosyjskie. No i zauważyłem tą dla mnie istotną sprawę, że dość dużo moich znajomych, zarówno powiedzmy z kręgu przyjaciół, jak i na przykład studentów, z których pozwoliłem sobie kiedyś o to zapytać, że ich postawa jest dość jednoznaczna, czyli mówiąca wyjeżdżamy. Nie chcemy umierać za ten kraj, nie identyfikujemy się z nim, jeszcze tym bardziej teraz, prawda, po tylu latach, że mamy, kiedy mamy poczucie, że ktoś nam ten kraj ukradł. I na tym tle no, olbrzymie wrażenie, no, domyśla się pani, do czego zmierzam, zrobiła na mnie postawa Ukraińców, którzy walczą, a jeszcze zwłaszcza ci, którzy na przykład przebywali poza granicami Ukrainy w chwili wybuchu wojny i oni dobrowolnie wrócili i walczą na różny sposób, no, tak jak na przykład nie, Serhii Żadan, prawda, który pomaga, został. Pamiętam też taką maleńką wymianę maili z innym ukraińskim pisarzem, poetą Jurijem Anduchowiczem, którego mam okazję znać i no zaraz jakoś po wybuchu wojny pytałem go, czy on, gdzie on jest w ogóle, czy, bo może jest już na przykład nie, w Berlinie na jakimś stypendium, na co mi odpisał cierpko, że oczywiście jest u siebie w domu w Iwano-Frankiwsku i nigdzie się nie wybiera i że na pewno zwyciężymy, tak napisał. No i wydaje mi się, że mamy po prostu ze stosunkiem do naszego państwa, naszego narodu olbrzymi problem. No, słyszę sam, jak mało odkrywczo brzmią te słowa. Proszę się nie obrażać, niczego nie obiecywałem przed tym spotkaniem. Ale też, żeby to jednak nie troszeczkę jeszcze skomplikować, no to powiem, że znów, kiedy, no bo ja od paru lat usiłuję napisać biografię Józefa Czapskiego. I jak te usiłowania, na jakim etapie są od razu? No standardowo teraz żartuję, że mam nadzieję, że dożyję końca pracy nad tą książką. Jesteśmy wspólnie przy tej nadziei, chociaż to zabrzmiało też dwuznacznie. Rzeczywiście. Kontynuujmy, żeby to Państwu się nie zakotwiczyło. Racja. Więc kiedy zacząłem się zajmować tą postacią, no to oczywiście musiałem się zajmować i nadal się zajmuję takimi sprawami, które nie są dla mnie jakby takim pierwszym wyborem, nazwijmy to intelektualnym, emocjonalnym czy duchowym. No bo na przykład sprawami politycznymi i żołnierskimi w czasie II wojny światowej. No i wtedy dokonał się we mnie pewien proces takiej deziluzji, ponieważ trochę naiwnie, no, nie zastanawiając się nad tym, to sobie wyobrażałem, że w czasie II wojny światowej panowało jakieś takie no, względne zjednoczenie Polaków. Prawda? No, kraj jest okupowany, znajduje się w tragicznej sytuacji, więc rozmaite spory odstawiamy gdzieś na bok. No, niby wiedziałem, że to nie jest do końca prawda, ale nie wgłębiałem się w to najzwyczajniej w świecie. No a zacząwszy się zajmować Czapskim i też międzyludzką przestrzenią, w której on się znajdował, no musiałem sobie usmysłowić, że jest to kompletnie nieprawda i że nawet w armii Władysława Andersa były gruntowne, gwałtowne i bolesne podziały polityczne, że oczywiście stronnicy Sikorskiego nienawidzili dawnych stronników Piłsudskiego, że endecy zwalczali socjalistów powiedzmy i na odwrót i że ten rodzaj takiego straszliwego skłócenia i że też takiej niemożności przełożenia dobra wspólnego nad dobro partykularne być może jest jakoś naszą upiorną narodową cechą, no właśnie niezbywalną. Oczywiście mam świadomość tego, że upraszczam, jakoś wyolbrzymiam być może, no ale też no, nie da się każdego odcienia, że tak powiem, rozpatrzeć. Owszem, Czapski był w stanie w o wiele większym stopniu niż Miłosz, na przykład właśnie te odcienie
rozpatrywać. Miłosz był bardzo zdecydowany w sądach, czasem może właśnie zbyt zdecydowany. Czapski był o wiele słabszy, może też pewna słabość kryła się w tej nie aż tak ostrych sądach, ale też potrafił być dzięki temu nieraz bardziej sprawiedliwy, jak mi się wydaje. No i on potrafił formułować takie zdania, że mniej więcej tak brzmiące, że powiedzmy podłość, interesowność, niskość ducha daje się odnaleźć zarówno po prawej, jak i po lewej stronie sceny politycznej. Nikt tutaj nie ma monopolu na szlachetność tylko i wyłącznie. Kiedy czytałam książkę Gwiazda Piołun, to takie zdanie z książki Olgi Mildyn gdzieś mi zadźwięczało w głowie. Każdy z nas jest zły w czyjejś opowieści. Równie dobrze można by powiedzieć, że każdy z nas jest dobry w czyjejś opowieści. I zastanawiam się, który z bohaterów najbardziej pana zaskoczył, bo w jego opowieści człowiek, o którym do tej pory miał pan jakieś wyrobione zdanie, nagle ujawnia swoje drugie oblicze. Bo tutaj myślę, że dużo niespodzianek, bo w zależności od tego, kto będzie opowiadał o Miłoszu, ten obraz będzie inny, ale tutaj akurat wytypowałam Miłosza, ale może ktoś inny nagle się stał takim objawieniem, cudzysłów oczywiście tutaj. W gruncie rzeczy chyba było tak, że no, ponieważ miałem okazję dość dobrze poznawać życiorys najpierw Czesława Miłosza, potem Zbigniewa Herberta, teraz staram się poznać życiorys Józefa Czapskiego, że w gruncie rzeczy za każdym razem dochodziło do jakiegoś rodzaju zaskoczenia. W przypadku Miłosza między innymi, no, to co mi w pierwszej chwili przychodzi teraz do głowy, to była jakby taka różnica między pewnym publicznym wizerunkiem. Publiczny wizerunek Czesława Miłosza wtedy, kiedy ja się z nim zapoznawałem oraz samego Miłosza poznawałem, czyli mniej więcej w połowie lat 90. no i później, był to wizerunek, banalnie powiem, do bólu banalnie, człowieka sukcesu. Prawda? Człowieka, który w dziedzinie swojej osiągnął wszystko. Dostał Nagrodę Nobla, wydaje ciągle książki, te książki na ogół są chwalone, jest najważniejszy, zdobył tą najmocniejszą pozycję w życiu literackim. Nie wiem, Tadeusz Różewicz czuł się odsunięty i odepchnięty, podobnie Zbigniew Herbert w pewnym momencie. A kiedy Miłosz zaufał mi na tyle, że pozwolił mi zapoznać się ze swoimi archiwami, zacząć zbierać materiały do książki, no musiałem sobie uświadomić, że równocześnie w jego życiu jest takie bardzo niezwykle bolesne pasmo osobiste, związane przede wszystkim z chorobą psychiczną jego syna, schizofrenią po prostu, także z wieloletnią, już wtedy to jest była przeszłość, ale jednak no, taką dekadą choroby jego pierwszej żony, z jego Miłosza też jakimś olbrzymim, jak sądzę, poczuciem winy w związku z tym bliskimi, najbliższymi mu osobami. Wtedy zacząłem też lepiej, może nie tyle nawet lepiej, co bardziej osobiście rozumieć to, co on niejednokrotnie powtarzał, czyli że najgorszym, najbardziej, najpierwszym grzechem artystów jest miłość własna, jest egoizm. No i właśnie łatwiej, może jakoś bardziej intymnie udało mi się to zrozumieć. Innymi słowy, między tym wielkim niedźwiedziem litewskim, silnym i człowiekiem jednak oskarżającym siebie, niepewnym, wątpiącym we własną twórczość, no, zachodziła pewna różnica. Podobna sytuacja wytworzyła się, no, miała miejsce w jakim stopniu w przypadku Zbigniewa Herberta, gdzie ja się musiałem stopniowo dowiadywać, że mój ukochany zresztą od czasów licealnych poeta, ale też poeta budujący w swoich wierszach taki obraz bardzo świadomie użyję takiego trochę zaskakującego słowa, zdrowej duchowo jednostki, bo czego byśmy nie powiedzieli o panu Cogito, który wcale nie jest, nie wiem, zadufanym w sobie pyszałkiem, ale jednak jest bardzo daleki od takiego na przykład egocentryzmu, zagłębienia się. I nawet pamiętam taki sąd jednego z angielskich krytyków, że to było kiedy Herbert zaczął być tłumaczony na język angielski w latach 60., to było to dla nich jak rodzaj objawienia, że to są wiersze znakomite, które jednocześnie emanują zdrowiem psychicznym. Gdy tymczasem, no i to jasne jest, co chcę powiedzieć, no musiałem sobie zdać sprawę z tego, że sam Herbert cierpiał przez długie dziesiątki lat na chorobę dwubiegunową afektywną, że ta choroba miała swoje oczywiste i zarazem dramatyczne, jeśli nie tragiczne konsekwencje dla jego życia osobistego oraz życia najbliższych mu osób.
że przekładały się to na właśnie takie długie okresy dogłębnej depresji, groźby, może nie próby, ale groźby samobójcze na przykład, i że wszystko to, ten cały potworny, naprawdę potworna porcja cierpienia istniała w życiu Herberta, której byśmy się, no właściwie nie mamy większych szans się domyśleć z jego twórczości. Jak już to wiemy i czytamy na nowo jego wiersze, czy w ogóle jego twórczość, no to możemy się zacząć zastanawiać, zwracać uwagę na jakieś konkretne przykłady, czy konkretne wyimki, powiedzmy, z tej twórczości. Ale w gruncie rzeczy, gdybyśmy nie wiedzieli, to chyba nie mamy szans. I tu znów mamy w takim razie pewną różnicę, tylko ja nie chcę absolutnie powiedzieć o jakiejś fałszywości. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że to jest niesłychane, że właśnie Zbigniew Herbert, tak osobiście udręczony, był w stanie wznieść tak klarowny, mocny, piękny, zachwycający mnie nadal po latach gmach swojej poezji. No i oczywiście jest też właśnie Czapski, który, ponieważ uczciwie powiem, że mówię za długo, prawda? Ja jestem zasłuchana, państwo jak? Bardzo grupa sympatycznych. Autokar przyjechał, prawda? Z Krakowa. Osób. Nie pytam kokieteryjnie, no wiem, że to po prostu za długo brzmi, ale już kończę. Że znów pewien wizerunek Józefa Czapskiego, tylko tu jest jakby trochę odwrotny proces, ale nie negatywny, dla mnie ciekawy właśnie. Jest taki, że jest trochę za dużo takiej łatwej akceptacji i łatwego zachwytu związanego z Czapskim. To jest jakoś zbudowane przez ludzi, którzy go znali osobiście, przez Wojciecha Karpińskiego, przez krąg zeszytów literackich, że trochę, jak już słyszymy po raz kolejny o najznakomitszym polskim malarzu, jak nie wiem, czytamy u Erika Karpelesa, że był to być może w ogóle najlepszy malarz XX wieku, no to mamy takie poczucie, że to jest za dużo, prawda? Że jednak coś to jest za... Ja w każdym razie no, zaczynam odczuwać jakąś pokusę jednak ironii czy zdystansowania się. I dlatego jest dla mnie bardzo ciekawe zobaczenie Czapskiego właśnie bardziej z jednej strony niezdecydowanego, chwiejnego, delikatnego, bardzo łatwego do zranienia, a z drugiej strony, proszę bardzo, jednak właśnie drapieżnego, szukającego bólu, jak mówiłem przed chwilą, żeby z tego bólu wysnuć swoje dzieło. Brzmi to trochę tak zbyt może młodopolsko, powiedzmy, ale tak było. I jeszcze jedna dla mnie bardzo ciekawa zmiana, i tu już kończę naprawdę, to jest taka zmiana i trochę mówiąca też o jakichś mechanizmach życia literackiego, więc może dlatego mogę o tym powiedzieć, związana z Iwaszkiewiczem, że kiedy w zamierzchłej przeszłości byłem młodym człowiekiem i studentem polonistyki, czyli właśnie na początku lat 90., o Iwaszkiewiczu się właściwie wtedy nie mówiło, nie myślało. Iwaszkiewicz był trochę skompromitowany z takich politycznych względów. Ja myślałem sobie jako młody student wtedy czytający rozmaite artykuły, taki konformista, przeceniony w PRL-u, nadmuchany sztucznie. A ileś lat temu zacząłem na nowo czytać Iwaszkiewicza, czytałem jego dziennik, który jest też niejednoznaczny wcale, czasem jest bardzo naiwny, ale po prostu uderzyło mnie i to zachwyciło mnie taki rodzaj niezwykłej intensywności jego zmysłowej egzystencji. Tego, że on potrafił najpierw dostrzec, przeżyć, a później zapamiętać i przywoływać po latach, powiedzmy, jak pachniał kwitnący krzak bzu, który rósł koło okna jakimś dworze, w którym on spędził 3 noce, powiedzmy, 50 lat temu. Ja oczywiście rozumiem, że to może być tak, że pisarz wzmacnia takie doznania, ale na czymś bazuje, potrafi je wzmocnić. I pomyślałem sobie, że jestem oczywiście człowiekiem ubogim duchem, bo nigdy bym nie potrafił z własnej biografii, nie mówię teraz o jakichś wielkich wydarzeniach historycznych, takiej zwyczajnej, prywatnej biografii, wydobyć tyle zachwytu światem, nieoczywistości patrzenia na świat, umiejętności nazywania. No i to jest coś, co mi niezwykle imponuje. Powiedział pan przed chwilą o pokusie ironii, to teraz do mnie zapukała ta pokusa. Ja przyznaję, że nie miałam pojęcia, z jakim oddaniem i uwielbieniem Czesław Miłosz napisał swój pierwszy list do Jarosława Iwaszkiewicza. Czytamy w książce Gwiazda Piołun. Ostatniego dnia listopada 1930 roku Czesław Miłosz wysłał z Wilna do starszego od siebie o 17 lat Jarosława Iwaszkiewicza pełen emocji list. Zaczynał się od konwencjonalnej formułki: szanowny panie, by w następnej linijce rzucić się na głęboką wodę wyznań. Uwielbiam pana. Każdy wiersz pana jest dla mnie objawieniem.
Dlatego zwracam się do Pana z prośbą o ocenę moich utworów. Niech Pan powie. Pan jest dla mnie najdroższym przyjacielem i mistrzem. Nazwać kogoś przyjacielem, go nie znając, to spora odwaga. Zdanie Pana będę uważał za rozstrzygające o tym, czy mam nadal traktować poważnie swoją pracę literacką. Potem Miłosz się przedstawia jako student Wydziału Prawa, to był dokładnie drugi rok, 19-latek pochodzący z Litwy, tyle zostawia informacji o sobie. I na koniec jest jeszcze takie zdanie, póki Pan nie wyda swojej oceny, nic nie wiem o swoich tworach. Pod podpisem dodał jeszcze, zawsze Pana kochający. Co się dzieje później z tą relacją, bo zaczynamy naprawdę od takiego uwielbienia, zresztą on pisze wprost, że gdyby miał pisać powieść o Miłoszu, to po prostu byłoby tam uwielbienie. No a potem zaczynają się sprawy bardzo mocno komplikować, co wpływa na ochłodzenie bardzo mocno tej temperatury uczuć. Można byłoby na przykład powiedzieć tak, że jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć, co było dalej, no to najprościej będzie tutaj sięgnąć, jestem przekonany, dobrze że przeszkolony autor marketingowo. W niezwykle atrakcyjnej pozdrawiamy wydawnictwo Znak. Cenie książeczkę można nabyć i będę tutaj kupczył i chodził dookoła kramiku swojej kariery literackiej. Mogę też odpowiedzieć, czy zacząć odpowiedzieć w jakiś dziwny sposób, który mi teraz przyszedł do głowy. Lubię bardzo dziwne odpowiedzi, prosimy. No właśnie. Otóż jak już mówiłem przed chwilą, wróciłem raz jeszcze do czytania Czarodziejskiej Góry. Pierwszy raz czytałem ją no, na studiach pewnie. Jest to dla mnie jakaś osobiście bardzo przejmująca powieść, a teraz skądinąd razem z żoną odkryliśmy jej wersję audiobookową. Adam Ferency czyta znakomicie po prostu i to jest wspaniała przygoda się zatopić w tą opowieść. Jest tam taki rozdział, który zawsze robił na mnie wielkie wrażenie. To jest rozdział, w którym Hans Castorp uczestniczy w seansie spirytystycznym, na którym pojawia się duch jego zmarłego kuzyna Joachima Zinsena. Jest tam taki mały momencik, który teraz usłyszałem właśnie, no słuchając, mianowicie, że kiedy była już ta możliwość, że zgromadzeni w pokoju mogą wybrać kogo chcą przywołać, nikt się nie kwapił. Nikt się nie kwapił do tego, żeby wymienić konkretne nazwisko. No oczywiście można byłoby jakoś tam wybrnąć z tego jakimś banalnym Napoleonem, ale było jasne, że chodzi o kogoś bliskiego i że nikt się nie kwapił do tego wywoływania duchów. I tutaj Mann mówi, że właśnie no, tu się odsłania ta dwuznaczność naszej stosunku do zmarłych i tego, czy byśmy naprawdę chcieli, żeby oni wrócili. No i przyszło mi do głowy, i tutaj będzie ten najdziwniejszy moment, który zaryzykuję, a potem z niego sprawnie wybrnę, mam nadzieję, kogo ja bym chciał wywołać i pomyślałem, no, że pewnie chciałbym wywołać mojego nieżyjącego od prawie 10 lat ojca. Czy też raczej tatę, jak się raczej przyzwyczaiłem mówić. I potem się zastanowiłem, właściwie trochę dokładnie, chyba jak Hans Castor, który do tego kuzyna ni stąd, ni zowąd mówi, przebacz mi, czy ja bym tego do końca chciał, bo przecież ten mój tata by wiedział wszystko o mnie, prawda? Zakładając, że nasi zmarli żyją dalej, że uzyskują tą boską czy anielską wiedzę, więc nie wiedziałby nie tylko o moich rozmaitych życiowych postępkach, ale myślach, także z nim związanych. I czy ja bym się odważył, prawda, taką prośbę sformułować. I potem przyszło mi dalej kolejne zdanie mi przyszło do głowy, że może on by miał taki rodzaj anielskiej wszechwiedzy, a ta anielska wszechwiedza powodowałaby, że właściwie nie ma potrzeby już oskarżać kogoś, prawda, czy potępiać, no bo uzyskujemy jakby tą całą złożoność wiedzy o innej ludzkiej istocie. No i teraz chcę wybrnąć z tego dziwnego sposobu odpowiedzi, mówiąc, że trochę biograf, czy też ktoś, kto się zastanawia nad życiem innej osoby już nieżyjącej, którą poznajemy z niezliczonej ilości materiałów, ma rodzaj trochę takiej wiedzy. Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie brnę teraz w kierunku jakiejś oszalałej pychy i nie mówię, że nie wiem, biograf wie wszystko o swoim bohaterze, albo tym bardziej, że patrzy na niego okiem boskim, czy anielskim. Naturalnie nie, ale jednak wiemy bardzo dużo i patrzymy też na to z dystansu. Więc ja patrzę na tę chwilę w życiu Czesława Miłosza, kiedy jest jeszcze młodym chłopcem, powiedzmy, czy w każdym razie bardzo dorastającym dopiero chłopcem, który przede wszystkim chyba najważniejszym wtedy jego napięciem, dramatem wręcz w jego życiu była ta wątpliwość, jego własna
czy on jest poetą? Czy może jest tylko grafomanem, jak ich wielu, który sobie roi, że ma jakiś talent poetycki i potrzebuje uzyskania jakiegoś potwierdzenia od kogoś i fascynuje się, wręcz się zakochuje, no oczywiście możemy użyć tego słowa jak najbardziej, w Iwaszkiewiczu. Fascynują go jego wiersze, niektóre z jego wierszy, wczesne wiersze Iwaszkiewicza. Później po latach zresztą Miłosz się zastanawiał, że może tak naprawdę wcale nie było w nich aż tak wiele, tylko że on wtedy wpompował wszystkie swoje emocje, całą swoją drapieżność takiego momentu, którym buzuje w nim bardzo wiele rzeczy, tak, przepraszam, banalnie to sformułuję, w nim buzuje, że jest czas rozliczania się ze sobą, dostrzegania własnego egoizmu, oskarżania się właśnie o nieczułość wobec najbliższych, oskarżania się o nieczułość wobec rodziców, wobec zmarłej babci, który stoi przy jej zmarłym, znaczy nie, martwym ciele i nie jest w stanie odczuwać żadnego smutku. To wszystko przeżywa. Do tego właśnie dochodzi to pytanie o to, czy jestem powołany, no i szuka wsparcia. I przez pewien czas tym wsparcie, zresztą dość krótki, jest dla niego Iwaszkiewicz. Oczywiście możemy też dołożyć do tego i też nas to nie zdziwi, nie będziemy tego potępiać, że może szukał po prostu protektora, wykonywał taki gest, no właśnie wzmacniał ten rodzaj uwielbienia. No ale Boże drogi, no to też jest ludzkie. I jak patrzymy na to właśnie z pewnego dystansu, no to mnie w każdym razie to ani nie jakoś tam za bardzo nie rozbawia, ani tym bardziej najdalszy jestem od potępienia. Wiem też, jak bardzo złożona była później ta relacja, jak się jakoś wzajem dopełniała, jak Iwaszkiewicz się zafascynował tym z kolei pięknym, młodym, utalentowanym Miłoszem, jak musiał sobie uzmysłowić, że ten młody chłopak jest zdolniejszy od niego i co to też musiało dla niego znaczyć, ile było rozmaitych zakrętów w tej relacji, od fascynacji też jakiejś prawdopodobnie przejściowej, znaczy na pewno przejściowej i też nie wiadomo, czy pewnej, nie wiemy tego, fascynacji już takiej czysto cielesnej, do olbrzymiego oddalenia w latach 50., kiedy Miłosz zostaje na Zachodzie, a Iwaszkiewicz najprawdopodobniej szczerze uważa, że on zdradził, że zdradził Nową Polskę, ale też zdradził ich przyjaciół, swoich pisarzy. No i do tych rozpogodzeń już w późnym wieku i też już o tym niejednokrotnie opowiadałem i bardzo przepraszam, ale jakby ładniejszej puenty na tą relację między nimi nie znam. Jest dla mnie też bardzo wzruszający moment, kiedy w Paryżu w latach 70. Czesław Miłosz ogląda znany Państwu film Andrzeja Wajdy Panny z Wilka, arcydzieło skądinąd, ale też w tym wspaniałym, przewspaniałym filmie widzi starego Jarosława Iwaszkiewicza. No i uprzytamnia sobie, tak naocznie widzi, prawda, ile lat upłynęło, gdzie jest tamten ciągle jeszcze młody, wielki, być może przystojny, choć w to akurat nie do końca jestem w stanie uwierzyć, Iwaszkiewicz, ale też gdzie ja jestem, mówi sobie Miłosz i wysyła z tego Paryża właśnie jakiejś wzruszającej kartki pocztowej czy listu, w którym nie ma już znaczenia rywalizacja, różnice polityczne, to jak się odnosił Iwaszkiewicz właśnie do Miłosza, kiedy on był na początku emigracji, a nie odnosił się ładnie. I to wszystko gdzieś jest odsunięte, bo pojawia się czułość, proszę bardzo, bliskość. To już oczywiście nie jest żadna namiętność, ani nie taka miłość jak przed wieloma dekadami, ale jakiś rodzaj no, pięknej takiej międzyludzkiej czułości. No i tak właśnie mi się wydaje, że czasem jak poznajemy czyjeś życiorysy, no to są nam w nagrodę dawane takie momenty i takie zobaczenia tych postaci. Wspomniał Pan seans spirytystyczny, więc zacznijmy rozmawiać o zaświatach, o takich próbach skontaktowania się z tym, co jest tajemnicą. Miłosz to nazywał takim poszukiwaniem podszewki świata i zastanawiał się, czy kiedyś ją zobaczy, jeśli tak, to jaka ona będzie, czy ona przyniesie odpowiedzi, czy nadal albo przyniesie odpowiedzi rozczarowujące, bo taką opcję też brał pod uwagę. Tak naprawdę dla mnie najbardziej poruszająca część książki Gwiazda Pią to jest opowieść, w której dotykamy śmierci. Jest tam przepiękny fragment i tutaj znajdą Państwo ten fragment w książce, wiersz Adama Zagajewskiego, który w tym wierszu tak naprawdę zamienia się w słuch.
nie powiem Państwu, kto się okazuje duszami zmarłych, ale jest to przepiękna historia, szczególnie zresztą w tym ogrodzie Broniewskiego. Nie powiemy Państwu, no bo patrz, przypis poprzedni. Ja się tutaj w tym momencie posłucham autora, ale całe rozważanie na temat Boga, kiedy Iwaszkiewicz mówi, że jeżeli Bóg istnieje, to mieszka w pięknie. Miłosz, który zastanawia się nad wspomnianą potrzebką świata. Różewicz, który tak naprawdę cały czas mam wrażenie, że jest w stanie takiej szamotaniny, że on by bardzo chciał wierzyć, ale nie ma tego daru wiary i mówi, że ci, którzy ten dar wiary posiadają, są tak naprawdę bogaczami. Który z twórców najbardziej był otwarty na taką metafizykę, któremu wiary brakowało, a który cały czas jej poszukiwał? Myślę, że najpierw też mało oryginalnie odpowiem, że wszyscy właściwie z nich byli otwarci na metafizykę. Wszystkim brakowało wiary i wszyscy tej wiary poszukiwali, chociaż na różny sposób, zapewne w różnych proporcjach, w różnych okresach. Mnie się wydaje, i też może to jest jakiś stereotyp czy uproszczenie, na które sobie pozwalam, że żyjemy w bardzo mało metafizycznej epoce. Jak już wracam namiętnie, jak widać, pamięcią do własnej przeszłości, no to przypominam sobie, jak w tych połowie lat 90. chodziłem na znakomite skądinąd wykłady księdza Jana Andrzeja Kłoczowskiego, który bardzo lubił nam cytować, nam studentom, takie stwierdzenie, zdanie znane zresztą André Malraux, którego znał zresztą i trochę się nawet powiedzmy z nim przyjaźnił Józef Czapski. No więc André Malraux miał gdzieś powiedzieć, że wiek XXI będzie albo wiekiem religijnym, albo go nie będzie wcale. A ksiądz Kłoczowski jeszcze, na wszelki wypadek powiem, że ja chodziłem nie do seminarium duchownego, tylko na studia polonistyczne. Ksiądz tam miał gościnne, bardzo udane zresztą występy. A ksiądz Kłoczowski jeszcze dopowiadał, że tak naprawdę powinno się tłumaczyć to francuskie zdanie w tym przypadku, że nie religijny, tylko mistyczny. Więc wiek XXI będzie albo mistyczny, albo go nie będzie wcale. No bo na przykład zginie w jakimś... No, jak mi się wydaje, dwie pierwsze dekady tego stulecia, które mamy za sobą, tutaj u nas w zachodniej Europie, tak to nazwijmy roboczo, zupełnie tego proroctwa nie potwierdzają. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że przynajmniej znaczna część z nas radzi sobie bez religii bardzo dobrze. Znaczy nie wiem, czy dobrze, ale radzi sobie, może tak powiem. I teraz nie chodzi mi zupełnie o sprawy związane z kościołem hierarchicznym, zwłaszcza w Polsce, z tym wszystkim, czego dowiadujemy się na temat tego kościoła, jak to przeżywamy, to jest jeszcze osobna sprawa. Ale myślę, że bardzo dużo takiego rodzaju napięcia, dramatu religijnego, czy związanego z wiarą, z nas gdzieś odeszło. Po śmierci Miłosza, to chyba Jerzy Jarzębski, jaki krakowski krytyk, napisał, że to jest taka symboliczna śmierć zamykająca 20. stulecie w literaturze i w polskiej literaturze w każdym razie. I jest w tym taki też można powiedzieć aspekt, że Miłosz był człowiekiem, którego stosunek, to strasznie banalne słowa znowu przywołuję, przepraszam, stosunek do religii był niejednoznaczny, trudny, skomplikowany, bardzo się dystansował oczywiście od znów takiego hierarchicznego kościoła. Ten kościół już w latach przedwojennych, dwudziestoleciu, no, utożsamił mu się w głowie właściwie z prawicą, endecją, okropnym zaangażowaniem politycznym już ówczesnego kościoła, marszami nacjonalistów na Jasną Górę i tam odbieraniem różnych przyrzeczeń od tych nacjonalistów, no tym najgorszym jakby pasmem w historii polskiego kościoła, ale z drugiej strony był człowiekiem, który właściwie nie wyobrażał sobie, on sam tak pisze o sobie, że nie wyobraża sobie myśli o ludzkim życiu bez Boga. To może być Bóg nieobecny, Bóg okrutny, Bóg, który zostawił ten świat i oddał go we władanie diabłu, co Miłoszowi bardzo no, poważnie traktował tę myśl, no i oczywiście miał liczne argumenty dla obrony jej słuszności, ale że w ogóle, no, jak nie wiem, oczywiście może teraz trochę przesadzam i on ewentualnie też wzmacniał jakieś swoje sądy, ale że powiedzmy, że nie był sobie w stanie wyobrazić na przynajmniej własnej egzystencji bez perspektywy istnienia jakiejś wyższej instancji, wyższego porządku, no tej podszewki świata,
czy drugiej przestrzeni. Jak miałby sobie człowiek poradzić bez tego? Mówi o Różewiczu, że to jest wielki poeta ateistycznej rozpaczy, czyli nie wzruszenia ramionami i po prostu przejścia do porządku dziennego nad nieobecnością pierwiastka, powiedzmy, duchowego czy religijnego w naszym życiu, tylko rozpaczy z tego powodu i że za to należy cenić Różewicza. Iwaszkiewicz w ciągu lat formułował najrozmaitsze myśli związane z metafizyką, czy właśnie utożsamiając Boga, czy boskość z pięknem, jak pani mówiła, czy też takich, byśmy dzisiaj powiedzieli, panteistycznych przekonań tego, że wracamy do życia poprzez naturę. Najbardziej chyba taki werystyczny obraz tej myśli znajdziemy w opowiadaniu Brzezina, gdzie dosłownie wokół grobu, czy wręcz z grobu wyrastają brzozy właśnie i w ten sposób to życie znajduje inną formę, ale też są wspaniałe wiersze Iwaszkiewicza z tym związane. I oni wszyscy są pod tym względem z innej epoki niż nasza. Zaszczegłem się przed chwilą, że bardzo możliwe, że jakiś stereotyp, czy ułatwiam sobie myślenie, ale wydaje mi się, że w każdym razie jesteśmy o wiele, my statystyczni mieszkańcy zachodniej Europy, jesteśmy o wiele po prostu mniej religijni niż nasi dziadkowie, rodzice, no i że żyjemy z tym, przynajmniej do czasu żyjemy w miarę spokojnie. Może jak już my zaczynamy myśleć o umieraniu, to sobie uświadamiamy, że ci, którzy wierzą, którym jest dana łaska wiary, to oczywiście tutaj mogą znajdować jakieś niekoniecznie łatwe pocieszenie, ale jednak jakąś perspektywę. No a jeżeli konsekwentnie nie wierzymy, to wiadomo, że stoimy wobec ściany i nie jest to szczególnie ekstatyczna perspektywa. Kiedy pan Andrzej mówi, ja czasami kartkuję, ale nie dlatego, żebym się oddalała od tej historii, bo, że tak powiem, z korzeni jestem radiowcem, więc ucho cały czas nadąża, a kartkuję, ponieważ szukam stosownych fragmentów, które nam pasują do tego wątku opowieści. I skoro jesteśmy przy wierze, to Herbert powiedział, uważam się za człowieka religijnego bez religii, ale to, co jest mi bardzo bliskie, każdy oczywiście z państwa będzie filtrował tę opowieść przez siebie, to mówi o tym, że brakuje mu w kulturze chrześcijańskiej zaufania do ciała. I zaznacza, wprowadza bardzo konkretne rozróżnienie, że nie chodzi mu o kult ciała, ale o uznanie ciała jako rzeczy ważnej. Natomiast wszystkie bezcielesne czy przeciwcielesne prądy w chrześcijaństwie wywołują moje uczucie niesmaku. To trochę o tym stosunku do ciała. Miłosz też mówił, człowiek w ciało wzięty. Bardzo cenne jest to rozróżnienie Herberta, bo faktycznie kiedy zaczniemy analizować chrześcijaństwo, to ciało w zasadzie zauważa człowiek dopiero wtedy, kiedy ono boli. Przyjemność jest kojarzona z czymś złym i Herbert bardzo wcześnie to zauważa. Trzeba przyznać, że śmiało wypływamy tutaj w ramach tej miłej pogawędki w ogrodach Muzeum Broniewskiego na wzburzone, otchłanne wody. Potem co się wspomina? Taki sztorm przeżyliśmy. A gdyby była flauta, to nikt by tego spotkania tutaj nie zapamiętał. A jak nie przeżyjemy? Ale spróbujemy jakoś poprowadzić łupinę naszej konwersacji jakoś przez te wzburzone wody. Oczywiście zaryzykowałbym zdanie, że bohaterowie tej książki, ważni dla mnie pisarze, o których staram się myśleć i pisać, w różnym stopniu byli też zainteresowani religią. Herbert wydaje mi się stosunkowo względnie mało, jak na te inne duchy tutaj przywoływane. Wydaje mi się, że jego stosunek do religii był bardziej taki konwencjonalno. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale autor się ugryzł w język, kiedy powiedział stosunkowo, bo tutaj o cielesności mieliśmy mówić i teraz względnie pan Andrzej zamienił. Nie brnijmy w to, tak? Cisza zaległa. Szczerze mówiąc, nie przyszło mi to do głowy, ale... Wołam człowieka w ciało wziętego, ale dobrze, kontynuujmy. Bo bardzo mnie porusza, kiedy on używa sformułowania działania przeciwcielesne. I że nie chodzi o kult, nie chodzi o jakieś zatracenie, ale o, jakby ja bym to nazwała, takie zadomowienie w ciele. Niezaprzeczanie temu, że jesteśmy też ciałem.
Chyba najłatwiej będzie w takim razie, już nie brąc w żadne sformułowania, powiedzieć coś o Czesławie Miłoszu na początek. Czesław Miłosz niewątpliwie był z jednej strony właśnie bardzo religijnym człowiekiem. Mnie się kiedyś wydawało i nawet chyba nadal wydaje, że najbardziej religijnym spośród polskich poetów w każdym razie drugiej połowy XX stulecia. A jednocześnie był niewątpliwie człowiekiem niezwykle zmysłowym. Na różnym poziomie, od przyjemności związanej z jedzeniem, tu zresztą jest kapitalna różnica z Józefem Czapskim, który mógł jeść właśnie cokolwiek i w ogóle nie bardzo zauważał, co tam je i nie wiem, zapisuje sobie w późnych już dziennikach, że no po prostu niewiarygodne, ekstatyczne rzeczy, czyli nie wiem, wypił dwie szklaneczki wina albo tam troszkę whisky, na drugi dzień jest zmęczony i nie może się skupić na malowaniu i w ogóle no i wyrzuca to sobie. A na drugim biegunie tutaj wśród tej puli osób no właśnie byłby Miłosz, który rzeczywiście no, gdybyśmy rozmawiali, albo gdyby pani rozmawiała z przywoływanym tutaj i być może nas słuchającym Jerzym Ilgiem, no to on by oczywiście opowiedział, jak to Czesław... Historię związaną z marihuaną, tak? Nie. Że poczuł się pominięty. Ja znam tę historię Jerzego Ilga. Ja nie idę tak daleko jak pani w tych opowieściach. To cofam się krok do tyłu. Ja jestem człowiekiem starszym, nieśmiałym, nie mówię o takich rzeczach aż tak otwarcie. Chodzi mi jedynie o to, że Miłosz widzi śledzie w śmietanie, zmrożoną wódkę i mówi tam, szczęście jest możliwe. No, ale było o wiele więcej, oczywiście no to jest jasne, pewnie wszyscy o tym wiemy, że Miłosz był człowiekiem też zmysłowym, jeżeli chodzi o erotykę. Przy czym zresztą, co jest ciekawe, uważał, że właśnie nie na przykład niespełnienie, nie miłość nieszczęśliwa albo nie brak miłości są dla niego motorem do pisania, a przeciwnie, że jakieś udane związki nadają, no po prostu otwierają, dają mu, banalnie mówiąc, energię do tworzenia, ale też są to bardziej subtelne rzeczy. No, czyli na przykład zdolność patrzenia i zapamiętywania. Ile trzeba mieć sobie w zmysłowości, żeby patrzeć tak intensywnie na świat jak Miłosz, no, też jak Iwaszkiewicz, jak mówiłem przed chwilą, i na przykład twierdzić, to jest już przykład z Miłosza, że on po powiedzmy 30 latach albo i więcej, no, 50 latach, pamięta dokładnie, jak wyglądały kwiaty w ogrodzie w Tuileries w Paryżu, kiedy on tam przyjechał po raz pierwszy do Paryża, wysiadł nad ranem czy wczesnym rankiem z pociągu, zapewne na dworcu, w którym obecnie znajduje się Musée d'Orsay, tak mi się wydaje, i poszedł spacerem przez Tuileries, widział jakąś parę siedzącą na ławce, już tam przytulającą się i że widzi do tej pory właśnie te kwiaty, może ich zapach czuje nawet. I to jest faktycznie zmysłowość, takie pełno ciałem w różnych sensach tego słowa odczuwanie świata. I gdzieś zresztą nawet napisał, już teraz nie potrafię przypomnieć sobie, gdzie dokładnie, być może na łamach kultury paryskiej, że tylko poprzez ciało, tylko poprzez materię człowiek jest w stanie zdążać do transcendencji. I na to zareagował tutaj właśnie przywołany przed sekundą Józef Czapski, polemizując z nim. A jak to? A tradycja mistyków, a święta Teresa z Avila, a ci wszyscy, którzy właśnie wyrzekali się i na drodze ascetycznej zmierzali do Boga. Więc można byłoby znowu, no tak już trochę bawiąc się utopijnie, tworząc jakiś rodzaj takie spektrum, prawda, cielesności, no to na jednym tym biegunie umownym mielibyśmy Miłosza i Iwaszkiewicza, na drugim Czapskiego, ale oczywiście znów, no Czapski też jest człowiekiem, który kocha, któremu podobają się rozmaici mężczyźni w jego życiu, który walczy o nich, który zakochuje się do szaleństwa, znosi najrozmaitsze upokorzenia w tej miłości, w tych nieszczęśliwych swoich miłościach. Takim punktem przejścia bardzo ważnym w jego życiu są wczesne lata 30., kiedy już od paru lat jest, może przepraszam, może 20 nawet, jest od paru lat już w Paryżu razem ze swoimi kolegami, młodymi malarzami, tak zwanymi kapistami od KP, Komitet Paryski. Oni go nie szanują, uważają, że nie ma talentu, nadaje się jedynie do tego, żeby gdzieś o jakichś krewnych arystokratów zdobyć trochę franków dla nich.
i on to właściwie jakoś przyjmuje nawet tę rolę, chociaż oczywiście cierpi z tego powodu, ale w pewnym momencie dochodzi do takiego rodzaju załamania. Dzisiaj byśmy powiedzieli, postawiliśmy diagnozę jakiejś dogłębnej depresji. Tak się składa, że ciało mu pomaga. To też jest ciekawe, że właśnie Czapskiemu pomagało ciało, ale popadając w chorobę, że kiedy już był tak udręczony swoimi myślami, swoim sercem, to ciało jakby słyszało krzyk duszy o pomoc i chorowało. I on wtedy rzeczywiście zapada na tyfus, już jakoś no zapewne podleczony, wyjeżdża do Londynu, do swojego wujka i opowiada, jak potem wspominał, jak leży, no jak to zwykle wiadomo, w domkach angielskich mamy, prawda, mały ogródek z tyłu i on tam leży na jakimś leżaku być może i czyta któryś z tomów W poszukiwaniu straconego czasu. Oczywiście Prusta. I cała męka zazdrości, podejrzliwości, upiorności, bo przecież Prust nie pisze nigdy o szczęśliwej miłości spełnionej, tylko i wyłącznie o potwornościach związanych z tym uczuciem. I dla niego jest całkowicie czytelna, bo on to przeżywa samym sobą. Tylko że Prust dokonuje, jak wiadomo, przekształcenia takiej, prawda, transpozycji i z uczucia homoseksualnego własnego pisze o uczuciu chłopca do, czy mężczyzny do kobiety, czy z fana do Odety, czy narratora do Albertyny. No a Czapski przeżywa, że oto jest cała moja miłość związana z Jasiem Tarnowskim na przykład. I wszystko to widzę, więc nie można powiedzieć, że jest, prawda, acielesny. Ale jednak mniej cielesny. Można byłoby poruszyć jeszcze jeden moment czy wątek, który bardzo ładnie zresztą jakoś powraca wśród tych postaci. Akurat tutaj to, które pamiętam tak na pewno, to są Herbert i właśnie Czapski, którzy obaj mówią o duszach swoich zwierząt. Herbert, który już pod koniec życia dużo, no po prostu leżąc w domu tutaj w Warszawie na ulicy Promenada, jak to się mówi, przykuty do łóżka chorobą, z butlą tlenu czasem, prawda, i tutaj tymi wąsami, powiedzmy, które mu pomagają oddychać. Dużo czasu spędza ze swoim kotem, Szuszu. I gdzieś, być może w liście do Krzysztofa Karaska, już cię teraz nie upieram, pisze, że jest przekonany, że on, ten kot też ma duszę, że on się też w ogóle wiele nauczył od swojego kota. Kot mu pokazał, czym jest, powiedzmy, cierpliwość, łagodność. No znów, no, trzeba być czasem pisarzem, żeby to umieć zrobić, albo mieć pewną wrażliwość. Ja też się staram uczyć od naszej kotki, ale jestem bez porównania gorszym uczniem od Zbigniewa Herberta, także w tej materii. A Józef Czapski z kolei, no, jest taki wzruszający moment. To nie jest jedyny taki trop w historii kultury, ale on to sam z siebie by wypowiada, że jeden z jego przyjaciół, szwajcarski marszant, zresztą wspomina, jak to Czapski gościł u nich w domu, rozmawiają długo między innymi o psie tego marszanda, ale też o teologii, i następnego dnia Czapski rano taki wzburzony przychodzi na śniadanie i mówi, że jeśli to jest tak, że ten pies ma nie pójść do raju, on nie ma duszy, to on, Czapski, zwraca swój bilet, nie zgadza się. Bo nie. Pokochałam Czapskiego za te słowa od razu. Bardzo piękne. W pawilonie Czapskiego w Krakowie, może Państwo widzieliście, jest dokładnie właśnie taki moment, takie zdjęcie, sylwetka Czapskiego z psem i ta opowieść. To wzruszające, bardzo, bardzo. Ale to świadczy oczywiście, żeby kochać zwierzę, trzeba mieć pewną własną wrażliwość i godność wyjść tak bardzo. Oczywiście są tacy, którzy mówią, że łatwiej jest kochać zwierzęta niż ludzi, to jest jeszcze inna sprawa, ale w każdym razie musi być coś, czy w Herbercie, czy w Czapskim w tych przykładach, wspaniałego, że pozwala im tak przeżywać tę relację do zwierząt. Czy są wśród nas uczniowie kotów i psów? Ja się od razu zgłaszam, a przy okazji znowu Jerzy Ilk tutaj się pojawi. Pokazał mi taki fantastyczny... To jest jakieś przekleństwo. Tak, przekleństwo, fatum, ale przepiękny jakieś... wiersz Gustafsona, Elegia na śmierć Labradora. Przepiękny, poruszający wiersz napisany po odejściu jego psa, Gustafsona oczywiście. To, co jest dla mnie niezwykłe w książce Gwiazda Piołun, to jest to, że te eseje zaczynają ze sobą rozmawiać po jakimś czasie w głowie, że można sobie je czytać pojedynczo, a nagle pojawiają się takie wspólne nici.
I jestem bardzo ciekawa, co zaskoczyło samego autora. Ja dzisiaj sobie wybrałam takie dwa fragmenty. Jeden się odnosi do zła w świecie, a drugi tak naprawdę stawia na piedestale dobro i jakoś pozwala sobie poradzić z bezradnością, kiedy mamy wrażenie, że zło zdominowało. Bardzo chciałam podziękować panie Andrzeju i tutaj bez żadnych żartów za ponowne odkrycie Tadeusza Różewicza. Bardzo dawno go nie było w moim życiu, a książka Gwiazda Piołun spowodowała, że sięgam i za każdym razem odkrywam coś nowego dla siebie. W zapowiedzi dzisiejszego spotkania przytaczałam państwu wiersz, w którym Różewicz tak naprawdę zastanawia się, skąd się bierze zło. Skąd się bierze zło? Jak to skąd? Z człowieka. Zawsze z człowieka i tylko z człowieka. Człowiek jest wypadkiem przy pracy natury i jest błędem. Jeśli rodzaj ludzki wyczesze się własnoręcznie z fauny i flory, ziemia odzyska swój blask i urok, natura swą czystość i niewinność. Żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem, które może być narzędziem zbrodni. Słowem, które kłamie, kaleczy, zaraża. Zło nie bierze się z braku ani z nicości. Zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka. Jesteśmy w myśli, jak powiada Kant, a tym samym odtąd w bycie inny niż czysta natura. I tu mamy zło, wiersz Tadeusza Różewicza, a potem trafiłam sobie, myślę, że nie przez przypadek, bo wszechświat podsyła takie mikrowiadomości, na fragment od pana Krynickiego, odnoszący się do dobra, jest, udało się nie zgubić, co znamienne, on wypowiada te słowa bardzo szybko po wprowadzeniu stanu wojennego. Dobroć jest bezbronna, ale nie bezsilna. Dobroć nie musi zwyciężać. Dobroć jest nieśmiertelna. I tutaj ja akurat... Państwo Krynicy w porywach miewali do 7 kotów, moim zdaniem. I wszystko nam się zaczyna łączyć tutaj. Ta wrażliwość nie jest przypadkowa, więc ja akurat wybrałam to powiązanie dobro-zło. A jak z perspektywy czasu? Bo przecież te eseje, które znalazły się w środku w książce, były pisane na przestrzeni dekady. Coś, czego pan nie zauważył i nagle taki komunikat od wszechświata, że esej pisany 5 lat temu nagle zaczyna rozmawiać z tym, który powstał kilka lat później. I wtedy zacząłem się zastanawiać, czy słyszę głosy w głowie i czy wszystko jest w porządku, ale doszedłem do wniosku, że tak, oczywiście. Natomiast no cóż, przed wielu laty, czyli właśnie będąc studentem, a później pracownikiem, najpierw stażystą, a potem pracownikiem Tygodnika Powszechnego, spełniałem rolę początkującego i ambitnego krytyka literackiego, który starał się pisać o nowościach. No, innymi słowy, pisałem, powiedzmy, zwłaszcza póki jeszcze byłem młody i pracowity, nie wiem, co 2 tygodnie albo częściej jakiś tekst o kolejnej książce, która wychodziła najrozmaitszych autorów i ponieważ prowadziłem tak zwaną bibliografię publikacji, no to wtedy przez te pierwsze lata miałem olbrzymią ilość. Ale od pewnego czasu mam raczej takie poczucie, potrzebę raczej kontaktowania się z pewną ograniczoną ilością autorów, tekstów, tematów i raczej pogłębiania tej wiedzy. No więc nic dziwnego, że ja się utrzymuję w pewnej orbicie. No na szczęście to nie jest orbita złożona na przykład tylko i wyłącznie z Czesława Miłosza, chociaż oczywiście można życie strawić, i to mówię bez żadnego sarkazmu, na komentowaniu takiego dzieła i to wystarczy na jedno intelektualne, całkiem poważne życie, jak sądzę. Ale ten krąg nie jest taki wielki. No to jest rzeczywiście ten krąg kilku wymienianych tutaj przez nas nazwisk, które są dla mnie no po prostu bardzo, są mi bardzo bliskie. I wydaje mi się, że przynajmniej niektóre z tych nazwisk już dość dobrze poznałem i też lepiej mogę czasem po latach zrozumieć pewne sprawy. A czasem jest tak, że też się pojawiają no najzwyczajniej w świecie nowe fakty i dla mnie takim bardzo przyjemnym na różny zresztą sposób momentem była w pracy, tak zwanej pracy nad biografią Zbigniewa Herberta. Była taka chwila, kiedy po raz kolejny pojechałem do archiwum Czesława Miłosza w Bajneki i tam odnalazłem kartki, które nie były włączone do głównego zbioru korespondencji z Herbertem. W związku z czym nie poznałem ich wcześniej, kiedy byłem tam pracując z kolei nad biografią Czesława Miłosza.
I nagle się dowiedziałem na przykład, że po tej tak zwanej słynnej kłótni, a była taka słynna kłótnia między Miłoszem i Herbertem w 1968 roku, nie nastąpiło, jak mi się wydawało do tej pory, natychmiast jakby całkowite zerwanie między nimi, ale że Herbert, który był wtedy w Stanach na stypendium, kontynuując swoją podróż po tychże Stanach, czyli wyruszając z Kalifornii, gdzie oczywiście mieszkał Miłosz, w głąb Stanów Zjednoczonych, skądinąd liniami autobusowymi Greyhounda, myślę, że Państwo chcecie to wiedzieć, prawda? No, bylibyście niepocieszeni, nie wynosząc tej wiedzy z dzisiejszego spotkania i trafiając do rozmaitych miejsc, na przykład nad Wielki Kanion, co potem znalazło swoje odzwierciedlenie oczywiście w modlitwie pana Cogito, podróżnika, wysyłał do Miłosza kartki, kolejne kartki. Przepraszam cię, niepotrzebnie, już teraz upraszczam to trochę, ale w sumie sens był taki, niepotrzebnie tyle wypiłem, albo przeciwnie, gdybyśmy teraz w Nowym Orleanie spotkali się tutaj w tym barze, napili razem bourbona, to by to wszystko jakoś było okej, znowu. Niepotrzebnie na ciebie nakrzyczałem za karę, jak teraz szedłem w sandałach, to mi obtarło potwornie nogę i krwawie. I oczywiście to są drobiazgi i trochę takie można byłoby to, że jak powiem, to anegdoty sprowadzić, ale dla mnie to było bardzo ważne, bo się okazało, że Herbert nie chciał tego zerwania. Że to, co powiedział, będąc prawdopodobnie no, poważnie pijany, co też nie znaczy, że on nie wierzył w to, co mówi. Bo myślę, że właśnie to białe wino, które pił w dużych ilościach, a dużych ilościach to są wielobutelkowe ilości, no wyzwoliło z nim coś, ale że on tego wcale później nie chciał zostać w tej sytuacji. Zależało mu, żeby tą przyjaźń odbudować, co już się zresztą nigdy do końca nie udało. No i to zmienia trochę myślenie o tym konkretnym epizodzie, w związku z czym ja go w biografii Miłosza opisywałem trochę inaczej niż ileś tam lat później mogłem to zrobić w biografii Herberta. Być może to są tylko moje, że tak powiem, przyjemności i proszę wybaczyć, że się z nimi dzielę, no ale jak już się czymś takim zajmujemy, to chcemy, żeby opowieść była jak najlepsza, jak najbardziej prawdziwa, więc tego rodzaju, powiedzmy, odkrycia nas cieszą. Czasem natomiast są dziwne odkrycia i właściwie ucieszyłem się, że no, znają Państwo na pewno modlitwę pana Cogito, podróżnika, jeszcze raz ten tytuł powtórzę, tam jest takie greckie wtrącenie kato, kyrie, kato, że dziękuję pan Cogito, dziękuję tym, którzy mu wskazywali drogę i mówili właśnie kato, kyrie, kato, idź naprzód panie, jeśli dobrze teraz to panie oczywiście na pewno tłumaczę. Ja sobie już później po opublikowaniu tej książki jakoś tak doszedłem gdzieś tam jakimiś tropami, że być może Herbert zapamiętał to sformułowanie z jednego z wierszy oczywiście kompletnie zapomnianego poety Tadeusza Holendra, którego książki miał w swojej bibliotece i że być może przeniósł jakby tę, nieświadomie może nawet, to sformułowanie, które tam w tym wierszu Tadeusza Holendra mocno wybrzmiewa, a ponieważ wiem, niestety w sumie wiem, bo wcale mi ta wiedza nie sprawia jakiejś radości, że na przykład w Barbarzyńcy w ogrodzie są fragmenty niestety no wręcz splagiatowane, już trzeba użyć tego słowa, z innych autorów, że więc Herbert miał jakąś tego rodzaju łatwość czy potrzebę i więc być może i w tym przypadku tak było. Ale jak mówię, to wcale nie jest akurat wiedza radosna, no bo jak się jednak żywi olbrzymi szacunek do twórczości czyjejś, to wolelibyśmy, żeby ona była całkowicie oryginalna. Zapytam jeszcze o taką ciekawość świata, przede wszystkim o ciekawość innych twórców, bo to jest dla mnie ciekawy wątek, kiedy wspominał pan zresztą o Miłoszu, który czytał Harry'ego Pottera, żeby wiedzieć, co to za fenomen i myślę, że wielu z nas by pewnie go o to nie podejrzewało. Jest taki fragment, kiedy mówimy o turnieju garbusów, ale jest też fragment, kiedy Czapski na wykładzie w Bagdadzie mówi o tym, że w sztuce nie ma konkurencji, że generalnie ludzie sobie sprzyjają, ale pojawiają się też wypowiedzi, że jeden twórca utopiłby drugiego w łyżce wody. Który z tych opisywanych był jednak, no nazwijmy rzeczy wprost, zazdrosny, zawistny, a który był najbardziej ciekawy innego człowieka i znajdował czas, żeby nie tylko siedzieć w swoich tekstach, tylko naprawdę poszerzać perspektywę i mieć w sobie coś takiego, co ja nazywam bezinteresowny zachwyt. I nie tylko powiedzieć świetne, ale powiedzieć to też publicznie, docenić. Po pierwsze chciałem zauważyć, teraz sobie to uświadomiłem do końca, że pani w ogóle nie trzeszczy.
Ja trzeszczę cały czas. Nie wiem, jakie wnioski teraz z tego państwo wyciągną. Moim zdaniem to jest różnica wieku. No, pozostańmy przy tym. Proszę być dla mnie miłościwy i nie brnijmy. Znaczy ja nie będę też brnął dalej w tej tutaj po potępieniu samego siebie. Ja tu siedzę kolejne spotkanie, już wiem, jak się zakotwiczyć, żeby jak najmniej trzeszczało. Nie, to nie, to, nie? To jest jakieś wrodzone. No, bardzo dziękuję. To sobie poczeszczę spokojnie i mówię dalej. Po drugie, chciałbym tutaj też się publicznie pochwalić, że posiadam dość dobrą znajomość siedmiu księgu poświęconego Haremu Potterowi i niejednokrotnie czerpałem w życiu pewien rodzaj konsolacji z tej lektury, zwłaszcza figura dementorów, czyli oraz możliwości obrony, zwłaszcza przed dementorami, miała dla mnie czasem pewne znaczenie. Po trzecie powiem, Boże drogi, przecież nawet jakiś tam biograf, czyli podrzędny pisarz, innemu biografowi zazdrości, to co dopiero wielcy poeci czy wielcy artyści? Oczywiście, że, ale oczywiście, że w nich także jest to rodzaj no po prostu no, zazdrości. Ale jest to stopniowane. Niektórych to bardzo mocno jednak dotyczy, a inni wycofani, szczerzy, docenią, skomplementują, a innym jakoś przez usta nie przechodzi. Ale czy prawdziwie, a może fałszywie komplementują? To też możliwe. No, no. Właśnie. Najdalsze jest, mówiąc poważnie, od jakichkolwiek znów, nie wiem, łatwych dowcipów, a tym bardziej takiego świętoszkowatego oburzenia, że oto proszę, nie rozmawiamy o czystych, szlachetnych duchach, które nie składają się z samej pneumy, a przeciwnie, że tak powiem, trzeszczą nieraz i to nawet intensywnie. Sam pan napisał, że najbardziej lubi szwy i chropowatości, więc do tych chropowatości, do trzasków już blisko. Właśnie, no bo taka eteryczność i anielskość nas przerasta, to nie jest z naszego porządku. Jesteśmy ludzcy i ziemscy. Myślę, że tak. Stwierdzenie, że jak to napisał Miłosz, właśnie przez panią cytowany przed sekundą, że literatura to jest turniej garbusów, prawda? Czyli że z wielkim ego, tak powiedzmy, ludzie do tego miejsca wkraczają i przeżywają dramaty z tym związane, jest to stwierdzenie dość oczywiste. My to wiemy wszyscy albo domyślamy się, jeżeli znaliśmy kiedykolwiek jakiegoś artystę, niekoniecznie musi to być nawet wielki pisarz, to, czy wielki aktor, no to też zdajemy sobie sprawę, że on najchętniej, może to dotyczy głównie mężczyzn, nie wiem, to nie jest polityczne, poprawne teraz takie stwierdzenie, żebym się podlizywał, tylko może tak naprawdę być, że najchętniej mówi o samym sobie, o własnej karierze. My wiemy to nieraz, nie wiem, z imprez, że jak mamy jakiegoś wybitnego aktora na przykład na imprezie, to nie może wytrzymać, jeżeli nie może opowiadać anegdot życia scenicznego, no i tak dalej. Ale to są banały, to jest zwyczajne, to jak, prawda, no, ludzkie to jest. Natomiast to, co jest o wiele ciekawsze, moim zdaniem, i oczywiście nieporównanie piękniejsze, to jest to, że są te momenty przełamania takiej rywalizacji. Ja podaję tutaj w książce, jak mi się wydaje, podaję ten przykład wspaniały zupełnie, kiedy Miłosz, który na temat Różewicza ma bardzo różne zdania, w różnych momentach, od zachwytu, od jakichś rodzaju czułości właśnie, do głębokiego rozczarowania, do oskarżania Różewicza o no, po prostu prostactwo umysłowe i kicz czasem, że on czyta jeden z tych późnych, bardzo, dość późnych wierszy Tadeusza Różewicza, ten króciutki zapis, pamięta pani, czy to jest całe życie, tak, to jest całe życie, prawda? Niezwykle poruszające, przepraszam, że nie potrafię go teraz porządnie z pamięci przywołać. O, no bardzo proszę. Bardzo proszę, czas na mnie, tak? Tak jest, czas na panią. Czas na mnie. Może jeszcze nie, to przy tym wierszu bym nie chciała powiedzieć, że już czas na mnie, ale już cytuję. Czas na mnie, czas na Anglii. Co ze sobą zabrać na tamten brzeg? Nic. Więc to już wszystko, mamo? Tak, synku. To już wszystko. A więc to tylko tyle? Tylko tyle. Więc to jest całe życie? Tak. Całe życie. No i teraz, pozwoliwszy, żeby z państwem na chwilę te wersy zostały,
Dopowiadam, bardzo dziękuję. Dopowiadam, że Miłosz czyta ten wiersz i potem umieszczę go w takiej mikroantologii wybranych przez siebie wierszy w jednym z czasopism i taką formułuję opinię, że uważa, że warto życie przeżyć, żeby taki wiersz napisać. I pisze to o wierszu innego poety. Prawda? Tak samo jak na przykład Miłosz potrafił się zachwycić wierszami Herberta i tłumaczyć je, nieraz nawet na początku chyba z negatywnym skutkiem dla własnej tak zwanej kariery poetyckiej. Nie myślał w ten sposób, że to jest bardzo wybitny poeta. Jeżeli ja go zacznę tłumaczyć na angielski, publikować, to może ci czytelnicy anglojęzyczni bardziej się zainteresują Herbertem niż mną, tylko na tyle go zachwycały te wiersze, że no po prostu chciał to zrobić. I są takie no, piękne momenty właśnie zachwytu. I to jest wspaniałe, bo to jest przekroczenie ludzkiej małości. Ja myślę, że nas jest no, niestety więcej małości niż wzniosłości. No, może sądzę po sobie oczywiście. Ale są te chwile właśnie przekroczenia, bezinteresownego zachwytu. Że jak ktoś to świetnie zrobił, jak to się udało. Warto, żeby o tym mówić, warto, żeby to zaistniało. I to jest bardzo piękne. No, Miłosz mówił o właśnie turnieju garbusów, ale mówił też o takiej wielkiej międzynarodowej kompanii, która wspólnie podróżuje, poklepuje się po plecach, tłumaczy nawzajem swoje wiersze i że to jest jakiś rodzaj braterstwa jednak. Bardzo mnie też poruszyło przy kolejnej lekturze takie pragnienie bliskości, a jednocześnie bycie w takim kołowrotku świata literackiego. I to powraca też w wielu esejach, kiedy na przykład Tadeusz Różewicz pisze do Miłosza, że bardzo chciałby z nim porozmawiać, spotkać się, ale nie gdzieś w przelocie na festiwalach, że nam potrzeba zatrzymania, spojrzenia sobie w oczy. Nie wiem, czy to u jego w snach się chyba pojawiało, że on chciał go karmić ciastem, więc takie detale pokazujące taki głód spotkania autentycznego, spotkania z drugim człowiekiem. Co więcej, chciał z tym Miłoszem wspólnie posiedzieć na krzesłach firmy Tonet, zaznaczając, że będzie się bardzo wygodnie siedziało. W domyśle, rozumieją Państwo, nie będą trzeszczały. Jest też tam Herbert, który też opisuje takie momenty chęci spotkania, tego, że cały czas wszyscy są... Przepraszam, jest Miłosz, który pisze list do Marii Czapskiej, do Józefa Czapskiego, wyznając tak naprawdę im przyjaźń, ze świadomością, że nie pielęgnuje tej przyjaźni w taki sposób, w jaki by chciał, ten brak jakiegoś takiego czasu. Powiedzieliśmy dzisiaj już o poezji, o przyjaźni, ale wędrując pod tytułem, ze śladami pod tytułu książki Gwiazda Piołun, czas na podróże jeszcze. Powiedzmy, który z tych twórców podróżował sam z siebie i było to dla niego stanem naturalnym, a który był wdzięczny tym, którzy, jak mówi, wypchali go do podróży i teraz może się cieszyć podróżowaniem, ale potrzebuje mobilizacji, żeby wyjść ze swojej takiej bezpiecznej strefy, nazwijmy to domatora. No i znów, bo jakoś faktycznie powraca tutaj w naszej rozmowie taki model tworzenia spektrum czy dwóch krańcowych postaw. No, tym człowiekiem najbardziej w ruchu, najbardziej podróżującym, ale też najbardziej niespokojnie może żyjącym, najmniej zadomowionym w konkretnym miejscu, no, był zapewne Zbigniew Herbert, który kiedy po raz pierwszy, czyli w roku 58, wyjechał na krótkie, jak się wydawało z początku, stypendium do Francji, a został 2 lata w tejże Francji oraz przez chwilę we Włoszech, co później przyniosło wspomnianego tutaj barbarzyńcę w ogrodzie, no to później jakby nieustannie wyjeżdżał, ale też wyjeżdżał właśnie z Polski, tak zwanej Polski Ludowej, ale też w obrębie tej Polski podróżował również wcześniej, gdzieś się przemieszczał, miał taką potrzebę. Myślę, że to świadczyło o jakiejś no po prostu duchowej potrzebie, prawda? Czy też albo cesze ducha człowieka, który się nie do końca zadomawia. Mnie kiedyś też tak uderzyło, że taki rodzaj przełożenia tego na detal, na taki najmniejszy wręcz detal życia. Taki mianowicie, że Miłosz, który jednak od roku 60 mieszkał na stałe w Kalifornii i oczywiście tam odbywał rozmaite podróże, przyjeżdżał też do Europy, ale zasadniczo mieszkał w swoim domu w Berkeley na tak zwanym Niedźwiedzim Szczycie, że Miłosz notował pomysły na wiersze czy jak najrozmaitsze inne myśli w takich dość solidnych kajetach, no powiedzmy formatu książkowego, nawet może odrobinę większym, chudsze, ale to jednak były kajety.
twarde oprawki, no takie, że jak powiem, kajet, który spokojnie wsadzamy do teczki, teczki profesorskiej, idziemy sobie na kampus uniwersytecki z tymi notatkami. Natomiast Herbert najczęściej notował w maleńkich jakichś notatniczkach. I jeszcze kiedy, zanim mógł wyjeżdżać na zachód, no to są tak zwane na przykład preparatki, jakieś zeszyty do słówek, tak zwane, jak Państwo się domyślacie, we wczesnych latach 50. A przemysł papierniczy w Polsce nie stał na najwyższym poziomie, więc ten rodzaj papieru jest czasem dramatyczny, bym powiedział. Nie stać go było na pióro, miał ołówek, pisał ołówkiem, więc nieraz te notatki po dziesięcioleciach no są niesłychanie mało czytelne, ale nawet później, kiedy już sobie kupuje kosztowne flamastry, długopisy firmy Bic oraz pióra, to dalej używa małych notatników, takich, żeby one się zmieściły do kieszeni marynarki, żeby móc je zawsze przy sobie, bo on myśli, funkcjonuje w gruncie rzeczy w przemieszczaniu się. Gdzieś przystaje, siedzi przy tym tak zwanym słynnym stoliku kawiarnianym, ale w najrozmaitszych miejscach się zatrzymuje, ale zasadniczo się przemieszcza. No i znów na drugim biegunie, no to oczywiście też jest łatwo się domyśleć, no to mamy znowu Józefa Czapskiego, który owszem, w umownej pierwszej połowie swojego życia najpierw właśnie trochę wyjeżdża do Francji, na kilka lat spędza w Paryżu, ale to jest młodość, to jest człowiek wstępujący w życie, zdobywający świat. Potem historia zmusza go do tego, żeby odbyć tą olbrzymią wędrówkę ludów, tak można, a w każdym razie jednego ludu na pewno, a właśnie ludów, bo wędrowali ze sobą właśnie Polacy, Ukraińcy, Żydzi w ramach armii Andersa, więc to jest kilka tysięcy kilometrów przemierzonych, no a jeszcze wcześniej oczywiście podróżuje po Związku Sowieckim, ale kiedy już ostatecznie osiada we Francji, wiąże się, jak wiadomo, z kulturą paryską Jerzego Giedroycia, zamieszkuje najpierw w jednym, a potem w drugim, tym docelowym, do dziś istniejącym domu kultury w Maison Lafitte, to prawie, że się nie rusza z tego domu. No, oczywiście wyjeżdżałem razem z siostrą Marią na jakieś wakacje albo gdzieś pod Paryż, to jakiś taki wypad, ale to są maleńkie właśnie podróże. Jeszcze Giedroyć na początku istnienia kultury wysyła go do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Południowej, żeby zbierał pieniądze dla kultury, ale kiedy już nie musi, nie ma tego zewnętrznego bodźca, no to on wyjeżdża właśnie albo na plenery malarskie, albo na swoje wystawy. I nie ma tej potrzeby. Pięknie o tym pisał Adam Zagajewski, takim znakomitym uchwycie po prostu, obrazie. Bezinteresownie mówię o innym twórcy, jak pięknie państwo napisał. Mamy że świadków. W rodzinie Czapskiego dokonała się taka oto zmiana, że ojciec Józefa Czapskiego był właścicielem iluś tam tysięcy hektarów olbrzymiego majątku pod Mińskiem, a Józefowi Czapskiemu do życia był potrzebny mały pokoik, gdzie miał tapczan. No, oczywiście niektórzy z Państwa może byli w Maison Lafitte, inni byli, bo widziałem wcześniej, póki jeszcze Państwa widziałem, że ktoś kiwał głową w związku z pawilonem, no więc pamiętamy, że w tym pawilonie jest zrekonstruowany ten pokój, to jest naprawdę niewielki pokój, jego znaczną część zajmuje tapczan, wąski, ale długi, no bo oczywiście Czapski był niezwykle wysokim człowiekiem, no więc jest tapczan, jest maleńki jakiś tam stolik, miejsce na rozstawienie sztaluk, trochę półek na książki, które czasem spadały, przygniatając leżącego Czapskiego. No i mówi Zagajewski, że to był cały jego świat, że on zbudował sobie dom, albo powiedzmy pałac w tym miejscu, że jego murami były powiedzmy tomy wierszy Herberta, dzienniki samego Czapskiego, różne inne ważne dla niego książki i ten świat mu wystarczył. I dalej, jeśli dla na przykład Herberta bardzo chyba ważnym momentem była właśnie taka zmiana miejsca, a więc też odkrycie nowej wrażliwości, Herbert w którymś miejscu pięknie tak zapisuje, że najważniejszy, czy też może najbardziej taki efektowny jest pierwszy dzień pobytu w jakimś nowym mieście, bo nas uderza inny zapach, inny kolor murów, inna roślinność, inne jakieś zachowania ludzi. Inaczej ludzie stoją na rogu ulicy przy jakiejś kawiarence, mówią innym językiem i to wszystko, póki jesteśmy świeżo co przybyli do danego miejsca, to
no zwracamy na to po prostu uwagę i nas jakoś tak wsysa ta rzeczywistość, to z kolei Czapski mówi coś dokładnie odwrotnego, można powiedzieć. Oto są tacy, którzy gdzieś podróżują, powiedzmy na Saharę albo w Himalaje, a ja zostaję tutaj w moim pokoju i ten pofałdowany, rzucony niedbale ręcznik albo ten koc sfalowany na łóżku jest dla mnie inspiracją malarską równie ważną, a może i ważniejszą, niż gdybym pojechał właśnie oglądać tą Saharę, czy te Himalaje, czy inne miejsca. I rzeczywiście są takie obrazy Czapskiego, które przedstawiają na przykład tak zwany, mówiąc po francusku, radiator, czyli po prostu grzejnik centralnego ogrzewania z Maison Lafitte, które są wspaniałe, gdybym był człowiekiem zamożnym, jak powinien być autor książek, to oczywiście bym chętnie kupił taki obraz. Mogę tylko co najwyżej opowiedzieć Państwu. Radiator, pięknie brzmi. Myślę, że gdyby takie się pojawiały ogłoszenia ze spółdzielni mieszkaniowych, zresztą mnie się teraz pojawiły, że będzie nawadnianie grzejników, to gdyby było nawadnianie radiatorów, to bardzo, to brzmi bardzo ważne, bo grzejniki nie powinny uschnąć. Grzejniki trzeba nawadniać, to jest ważne dla zdrowia i musimy o tym pamiętać, zwłaszcza od pewnego wieku. Drodzy Państwo, za chwilę mikrofon trafi w Państwa ręce. Ja tradycyjnie powtarzam, że powinna mieć jakiś taki kontakt mikrowstrząsowy, bo teraz się zorientowałam, że wszyscy Państwo śpią i trzeba by było Państwa jakoś wstrząsnąć. To dla mnie, żebyśmy pilnowali jednak czasu, chociaż żartowałam, że zasugeruję następnym razem Państwu, żeby Państwo zabrali śpiwory ze sobą i taka noc pod gwiazdami w towarzystwie poezji. Pan Andrzej to skwitował, dobrze możemy mówić do śpiących. Ja byłam bardziej optymistyczna, ale też już Państwa nie widzę, ale jednak czuję obecność i przytomne umysły. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę teraz, a za chwilę jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że Andrzej Franaszek przeczyta dla nas swój ukochany wiersz, bo tego poprosiłam, żeby wybrał wśród tych wielu twórców, których napisałem kilka nowych wierszy, zupełnie przypadkiem mam je przy sobie i muszę powiedzieć, że jeden z nich to naprawdę ukochany. Podtrzymujemy, drodzy Państwo, napięcie. Może jeszcze ktoś tutaj podtrzyma w niepewności autora z tymi unikatowymi wierszami i jeszcze zada takie pytanie, które pozwoli nam skręcić w jeszcze inną ścieżkę. Ktoś z Państwa jest chętny? Czy ja tam widziałam podniesioną rękę, czy to komar był i próba obrony? Komar. No może ktoś się odważy, przecież jesteśmy w takim rodzinnym, kameralnym tutaj gronie. Nie posuwajmy się za daleko. No nie będziemy się do tego stopnia upokarzyć, żeby człowieka, który odganiał się od komara, zmuszać do zadania pytania. No. Przyjmuję tę argumentację. W takim razie czas na Andrzeja Franaszka i publiczne odczytanie wiersza. I teraz pytanie, czy jego autorstwa? No, po pierwsze musimy taką bardzo optymistyczną tutaj przyjąć teorię, że w tym świetle... Ja mogę podejść z lampką. Ona po coś tam jest. Ale mówię całkiem serio. Nie, jednak nie posuwajmy się za daleko. Z lampką to każdy potrafi, prawda? No, podejść z lampką to nie jest mało. Natomiast mówiąc już poważniej, Państwo zauważyliście, że pani Weronika, jeżeli mogę tak nieco familiarnie mówić, jest osobą dramatycznie dobrze przygotowaną. Obawiam się, że może w ogóle znać moją książkę lepiej ode mnie obecnie i trochę się boję tego. Tak? Mój mąż przyznam. Teraz musi się uśmiechać. Ponieważ mówi, przestań już czytać, nie możesz znać lepiej książki. No, optymistycznie zakładając, że nadal nas ogląda. A nie, jak wreszcie... Siedzi tutaj z nami i jeszcze monitoruje tę transmisję. I co teraz? To okej, to dobrze wiedzieć. I pani Weronika zadzwoniła do mnie, zadała mi właśnie szereg pytań i podrzuciła szereg tematów, które mamy omówić. A ja je pracowicie sobie nawet zanotowałem, byłem pod dużym wrażeniem, a także wydała mi polecenie, żebym przygotował jakiś ważny dla mnie wiersz. Ja w końcu wierzę w swój autorytet. Jeżeli ja mam taki wpływ, że Andrzej Franaszek potraktował to na serio, poważnie, uznał nawet za surowe zalecenie, to zacznę wierzyć w swoją... Ja się na tym nie znam, ale słyszę z takiej opinii publicznej, że to jest ważny moment w życiu współczesnej kobiety, by uwierzyła w swój autorytet. Są Państwo świadkami przełomowego wydarzenia. I ja od razu pomyślałem, że no co tu ukryć, no będzie to po prostu wiersz Czesława Miłosza, ale nie wiedziałem jeszcze do końca jaki, a potem jakoś dość szybko mi przyszedł do głowy. To nie jest oczywiście mój najbardziej ukochany wiersz, nie mam żadnego, jak Państwo również nie macie zapewne jednego najbardziej ukochanego wiersza, prawda? W różnych momentach
są dla nas ważne różne wiersze, czy w ogóle różne utwory literackie. Aczkolwiek jestem też z tego zdania i tutaj już może ostatni raz wymówię to nazwisko, bo w ogóle mam wrażenie, że to nazwisko jest wymawiane częściej niż nazwisko na przykład Andrzej Franaszek, że jestem tego zdania, co Jerzy Ilk, że gdyby już człowieka zsyłali na tą słynną bezludną wyspę, no to wystarczy i pozwalali zabrać jedną książkę, no to ci z nas, którzy by nie zabrali Biblii, zabraliby ze sobą właśnie wiersze wszystkie Czesława Miłosza. Już zupełnie bez żartów uważam, że jest w nich tak wiele myśli, tak wiele też, no użyję, zaryzykuję, użyję tego słowa wzruszeń, no że rzeczywiście na lata lektury mogłyby nam wystarczyć. I to jest taki dość późny wiersz, bo z tomu Na brzegu rzeki, tak, czyli to są lata 90., którym zatytułowany W Szetejniach i w którym Miłosz oczywiście wraca, no tak jak Państwo zaraz dowiecie, albo jeśli pamiętacie, to, no to wiecie, bo teraz się dowiecie lub domyślicie, a na wszelki wypadek powiem, że wraca do postaci swojej matki. Oczywiście matki już od bardzo wielu lat, no właściwie od półwiecza nieżyjącej. To jest dość i też do miejsc oczywiście, no bo Szetejnie to jest miejsce narodzin i tego bardzo wczesnego dzieciństwa Miłosza. On zresztą odwiedził go później dopiero chyba w 92 roku, jeśli teraz dobrze pamiętam. Jest taki też wspaniały, zupełnie krótki wiersz Łąka, który mówi o tym, że nic nie zostało z tamtego świata, nie ma dworu, nawet rzeka jest inna, ale zostały tylko zapachy ziół i kwiatów na łące i on zapisuje, to nie jest ten wiersz, który teraz będę zaraz czytał, zapisuje, że zamykam oczy, ustało, zamknąłem oczy, ustało wszelkie wiedzenie, poczułem, że znikam i płaczę ze szczęścia. Bardzo możliwe, że nie cytuję dokładnie, przepraszam, ale to bardzo piękny wiersz. Natomiast trochę w tym kręgu tematów jest ten dłuższy znacznie wiersz zatytułowany W Szetejniach, mający trzy części, z których spróbuję dzięki światłu swojej duszy, które ze mnie emanuje, przeczytać Państwu część pierwszą i trzecią, przepraszam. Trochę wzruszający wiersz, jakbym się wzruszał, to przepraszam. Człowiek na starość bardzo łatwo się wzrusza. Ty byłaś mój początek i znów jestem z tobą, tutaj, gdzie nauczyłem się czterech stron świata. Nisko za drzewami strona rzeki, za mną i budynkami strona lasu, na prawo strona świętego brodu, na lewo kuźni i promu. Gdziekolwiek wędrowałem, po jakich kontynentach, zawsze twarzą byłem zwrócony do rzeki, czując aromat i smak rozgryzionej, biało-czerwonej soczystości ajeru. Słysząc stare pogańskie pieśni żeńców wracających z pola, kiedy słońce pogodnych wieczorów dogasało za pagórkami. W zdziczałej zieleni mógłbym wskazać miejsce altany, gdzie zmuszałaś mnie, żebym stawiał pierwsze koślawe litery. A ja wyrywałem się, uciekając do moich kryjówek, bo byłem pewny, że pisać liter nigdy nie będę umiał. Nie spodziewałem się jednak również takiej wiedzy, że rozpadają się w pył kości, mijają dziesiątki lat, a trwa ta sama obecność, że możemy, tak jak ja z tobą, przebywać w krainie wiecznych luster, brodząc w niekoszonych trawach równocześnie. Wybiegłem o letnim świcie między głosy ptaków i wróciłem, a między chwilą i chwilą napisałem dzieło. Choć tak trudno było ciągnąć pałeczkę N, żeby łączyła się z pałeczką U, albo odważyć się na most między R i Z. Trzymałem cienką jak trzcina obsadkę i zanurzałem stalówkę w atramencie, pisarczyk wędrowny z kałamarzem u pasa. Teraz myślę, że dzieło jest zamiast szczęścia i że zostaje skażone litością i grozą. Jednak duch tego miejsca musi być w nim, tak jak jest w tobie, którą prowadził od dziecka. Girlandy z dębowych liści, sygnaturka w rozwidleniu lipy wzywająca na majowe. Chciałem być dobry i nie chodzić między grzesznikami.
ale kiedy staram się teraz przypomnieć sobie, co było, tylko studnia i tak tam ciemno, że nic nie można zrozumieć. Wiadomo tylko, że jest grzech i jest kara, cokolwiek mówią filozofowie. Oby moje dzieło przyniosło ludziom pożytek i więcej ważyło niż moje zło. Ty jedna, mądra i sprawiedliwa, umiałabyś mnie uspokoić, tłumacząc, że zrobiłem tyle, ile mogłem. Że zamyka się furtka czarnego ogrodu, pokój, pokój, co skończone, to skończone. Zadumałam się, bo bardzo lubię, kiedy cisza też ma coś do powiedzenia i ona teraz wybrzmiała. No i Norbid mi siedzi w głowie, ze wszystkich rzeczy świata tego zostaną dwie. Poezja i dobroć. To ostatnie pytanie do Andrzeja Franaszka. Odwołam się do Ryszarda Krynickiego, który mówi o tym, jak bardzo ważne jest wspomnienie dobra, które nam wyświadczono. To takie dobro osobiste, ale też dobro zawodowe, którego doświadczył Andrzej Franaszek. Może pierwsze, które przychodzi do głowy, bo wiem, że to może zabrzmieć patetycznie, ale ostatnio się złapałam na tym, szczególnie w czasie pandemii, kiedy było bardzo dużo takich medali przyznawanych na poduszce, kiedy były przepiękne mowy pogrzebowe, jak straszliwie rzadko mówimy sobie dobre rzeczy, kiedy jeszcze ci ludzie żyją. Nie nad grobem, tylko wtedy, kiedy są obok nas. I myślę o drobnostkach, zwykłym uśmiechu, jakiejś wdzięczności, więc takie pierwsza wdzięczność za doświadczone, wyświadczone dobro, jak powiedział Ryszard Krynicki. Co przyszło do głowy? No, oczywiście muszę podziękować za dobro, które w ostatnich latach otrzymałem od mojej żony i mówię to z całą świadomością, że tak powiem, tego oświadczenia. A poza tym, no wie panie, jak zresztą widać przecież, jestem człowiekiem emanującym sympatycznością, dobrocią, łagodnością, więc nie mam żadnego problemu z tym, żeby codziennie mówić innym, dobrym i wspaniałym ludziom miłe i ważne dla nich rzeczy. Natomiast to też powiem coś mało może odkrywczego, no ale dla mnie jakoś ważnego, że z kolei spośród tych osób, które tutaj są w tej książce, to no niewątpliwie bardzo ważne było dla mnie spotkanie z Czesławem Miłoszem i także zobaczenie tego Miłosza już bardzo późnego, kiedy był chory, kiedy już było wiadomo, że jest naprawdę chory. Ja niezbyt często, bo ja się bałem tego, uczciwie teraz to mówię, ale trochę też byłem w takim gronie osób, które do niego przychodziło, żeby z nim jakoś pobyć, rozmawiać. Jak mówię, ja niezbyt często nie czułem się tego godny, mówię zupełnie poważnie, myślałem, no, na litość boską, co ja mam mu o czym ja mu mogę powiedzieć. Ale jednak zostały we mnie na takie wspomnienia jakiejś takiej właśnie bytności uchwytu dłoni, jakichś sposobów, w jaki on podawał dłoń. A ponieważ to się wiąże z tym, że no, nigdy od nikogo więcej niż od Miłosza się nie dowiedziałem i nic więcej nie zrozumiałem o świecie niż dzięki niemu, no to taka osobiste pasmo i to takie bardziej intelektualne, uczniowskie pasmo się tutaj dopełniałem, no i oczywiście mają wielkie znaczenie dla mnie. Kiedy pan powiedział o tym dotyku, to bardzo mnie ujęło zdanie, dotyk jest alfabetem miłości, prawdziwszym może od wyznań zawartych w słowach. I znowu w wielu esejach pojawia się taka naturalna ludzka potrzeba, kiedy ktoś z naszych bliskich umiera, kiedy słowa już często nawet nie docierają, bo ludzie są poza świadomością, że naszym naturalnym odruchem jest ten dotyk. I ja mam wrażenie, że dzisiaj mieszamy się w tych światach i jesteśmy z tymi, których już gdzieś nie ma, ale nie wiem, ja mogę tego Zagajewskiego zacytować, żeby państwo jutro słuchając rano tego, co mówi świat, trochę inaczej pomyśleli o rzeczywistości? Trudno nas już zrobić. No, przepraszam pana. No. Pan ze znaku, tak? Mogę czy nie mogę? Bo ja tak samo jeszcze coś, nie może mogę. Jeszcze coś powiem, tak, dobrze? Bardzo. W międzyczasie pani się zastanowi, czy pani przeczyta, czy nie. Oczywiście już no, nie ciągnę tych żartów. Natomiast poważnie mówiąc, ja tam cytuję w którymś z tekstów taki tekst inny, który mi się daje też bardzo piękny. To jest taki obszerny zresztą esej Kazimierza Wyki.
esej zatytułowany Dłonie Marii, który w jakimś uproszczeniu, bo to jest bardzo obszerny tekst, no, Kazimierza Wyki, skądinąd zresztą w czasie okupacji, zaraz też po wojnie, przyjaciela w jakimś stopniu, w każdym razie bliskiego, znajomego Czesława Miłosza, krytyka, historyka literatury, no, taki, trochę takiego ojca założyciela też tak zwanej krakowskiej szkoły krytyki literackiej. I to jest bardzo piękny tekst, bo on mówi z jednej strony o ołtarzu Wita Stwosza, o właśnie dłoniach zasypiającej w tym ołtarzu Marii, ale zmierza, kulminuje w takim obrazie, który zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ja go gdzieś tutaj cytuję po prostu, czyli on zaczyna Wyka mówić o dłoniach swoich umierających rodziców. Jak zapamiętał, jak się zachowywały dłonie najpierw jego ojca, potem matki. No ja oczywiście nie umiem teraz z pamięci przytoczyć dokładnego opisu, ale to też jest właśnie blisko, jesteśmy dotyku, prawda? Już nie ma słów, ale jest zapamiętane. No i wiemy też doskonale, no, że oczywiście czasem po prostu kogoś bierzemy za rękę, i to ma olbrzymie znaczenie. Trochę jest gdzieś tutaj właśnie też w tych tekstach, które są właśnie o Polsce, o polityce, o podróżach, o Włoszech, o tym, żeśmy nie mówili. Już Państwu to, tego oszczędzimy. Tam też jest dłoń. Tam jest Albert Camus, który mówi o rynku w Sienie, że jest jak ludzka dłoń i człowiek od razu by się chciał umościć. To prawda. Rynku, no właśnie. Na tym rynku. Bardzo ładna uwaga. Więc jest też taki ściek trochę czułości, bliskości, no i między innymi, która się przez dotyk między innymi realizuje. I teraz nie wiem, czy się odważyć, czy nie. Nie? Tak czy nie? Idąc przez las o świcie w maju, pytałem, gdzie jesteście, dusze zmarłych. Potem z wolna zaczęły odzywać się ptaki. Szczegły, drozdy i kosy ukryte w balkonach gałęzi. Każdy mówił inaczej, innym głosem, o nic nie prosząc, bez goryczy i żalu. I zrozumiałem, że jesteście w śpiewie, nieuchwytni jak muzyka, obojętni jak nuty, dalecy od nas tak jak my od siebie. Drodzy Państwo, bardzo chciałam Państwu podziękować, przede wszystkim Andrzejowi Franaszkowi za ten wieczór. Bardzo dużo było o przyrodzie, o duszy kociej, psiej, tutaj ptasiej i ta natura, która nas otacza, myślę, że też dopowiada te historie. Cykady gdzieś w tle słyszane, możemy sobie wyobrazić, prawie że jesteśmy w Sienie. Chciałam Państwu podziękować za cały cykl i zaprosić oczywiście na kolejne odsłony, które mam nadzieję, że będą nam dane. A teraz oddaję autora w Państwa ręce i powiem od siebie, że traktuję ten wieczór jako taki wieczór, który sobie chowam do magazynu Dobrych Wspomnień. Po prostu przemiło było sobie dla Państwa tutaj potrzeszczeć. Bardzo dziękuję, Panie Andrzeju. Na pewno mówi to Pani za każdym razem, po każdym spotkaniu. Trochę więcej wiary. Bardzo ja Państwu bardzo uprzejmie dziękuję za cierpliwość i, no i za przybycie po prostu. A teraz zostawiam do dyspozycji lampkę, ona się jednak przyda. Jeżeli Państwo mają książki, a na pewno Państwo mają, to zapraszam po autografię i bardzo dziękuję Agnieszce, która się opiekuje w fantastyczny sposób tym miejscem i zaprosiła nas do ogrodu Władysława Broniewskiego za to, że mogliśmy się spotkać i tej prozie codzienności trochę poezji posłuchać. Zaprosiła i przepytała z lektur. Dokładnie tak. Tego Andrzej Franaszek ci nie zapomni. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy, do widzenia.